A patronami imiennymi najnowszego odcinka są Michał Szumlański, Maciej Kotlęga fotografii, Norbert Garczyński, Spoilermaster filmowy podcast Michała Oleszczyka, Naczelny Sklepikarz Sklepu Szpeje, Dawid z podcastu 5 na 5, Piotr Semeniuk, Szymon Żurawski, Zbyszek Hojecki. Maciej Muszalski, wujek Darek Official, czyli twój wyimaginowany tatuażysta na Instagramie, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, oraz Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Bardzo wam dziękujemy. Podcast Podcast o latach 90. Bartek, słuchaj, poważne pytanie. Mhm. Mm. Czy ty w wyborach parlamentarnych w Polsce w 1991 roku dostałeś się do Sejmu? Bo, bo podobno każdy się dostał. Każdy się dostał, tak. jakby Mój szwagier też się dostał wtedy i, i on tak w wolnej chwili sobie kandydował. Wiesz, tam poszedł, zakandydował, kandydował, dostał się. Nie wiedział, co z tym fantem zrobić, nie? E, on, on, on kandydował z, z ramienia Polskiej Partii Dziury w Dupie. A, A, oczywiście znani parlamentarzyści. Tak. Do, tak, dziś, są, nie, do dziś są w Sejmie. Mhm. Nie, a czemu pytasz Mateusz? No nie no, wiesz, była jakaś taka dziwna sytuacja, że jakby każdy, absolutnie każdy kto chciał to po prostu wszedł. Oczywiście w dużym uproszczeniu mm. rok 91, czyli mm, tak naprawdę pierwsze takie demokratyczne e, wybory parlamentarne w Polsce po 89, bo, bo w 89 ta sprawa była bardziej skomplikowana. Na no, że Ordynacja wyborcza była skonstruowana w taki a nie inny sposób i inna była jeszcze wówczas metoda liczenia głosów, przekładanie ich na mandaty, to nie był jeszcze dąd. No to ten Sejm wyszedł taki bardzo, bardzo rozdrobniony, tam 2,5 miliarda partii. No i to miało swoje dosyć poważne reperkusje w przyszłości i najbliższej przyszłości i w sumie jest to rzecz bardzo istotna dla tematu, o którym dzisiaj spróbujemy tutaj ja tylko dodam, że jak rozmawialiśmy niedawno z Bartkiem o listach z popcornu, to Bartek wydaje mi się, że gdzieś pod koniec rzuciłeś, że, a, że to był taki eksperyment. Nie, kurczę. To jest eksperyment kochany. Jest to bardzo, bardzo poważny temat. Porozmawiamy dzisiaj właśnie o, o, o nocyteczek, o książce Lewy Czerwcowy, o, o nocnej zmianie, o filmie i o rozmaitych w ogóle konsekwencjach tego, co się wydarzyło już kilka miesięcy później po wyborach, czyli w 1992 roku. Tak, no temat jest, jest bardzo poważny, przy czym można się od niego dzisiaj zesansować na tyle, na, na, na ile niemal to jest możliwe, no bo, no bo wielu, że tak powiem, aktorów Dramatu, jakby już z jedni nie żyją, inni się wycofali z polityki. No, i jeszcze inni w tej polityce tkwią do dzisiaj ku naszemu. Szczęściu bądź nieszczęściu, tak. Uh -huh. <laughs> Mówię tutaj zwłaszcza o Jarosławie Kaczyńskim i Antonim Macielewiczu, którzy są, by, byli wówczas istotnymi graczami i są istotnymi graczami do dzisiaj, chociaż wypowiadam te słowa 1 czerwca roku 2022. Antoni Macielewicz chyba już jest teraz na szczęście umiarkowanie istotnym graczem. Niemniej, dobrze mówisz, że to jest, że to jest eksperyment. Dlatego, że to jest pierwszy podcastek, w którym będziemy mówili o polityce tak zupełnie wprost, rozumianej jako rozgrywki partyjne i rozumianej jako coś, co się dzieje na, na, na uli przy ulicy Wiejskiej, tak, na korytarzach Sejmu i tak dalej. Mówimy tu o wydarzeniach pomiędzy końcówką maja i początkiem czerwca 1992 roku, czyli jak łatwo obliczyć. Wydarzyło się to no, właśnie dokładnie 30 lat temu. Profesor Antoni Dudek stwierdził w jednym z artykułów. Które, które napisał, był, że jest to um, prawdopodobnie do dziś najgłębszy kryzys polityczny um, po um, roku 1989. Tak? Więc, jakby to jest dość grube stwierdzenie, biorąc pod uwagę wszystko to. Co działo się w Polsce później. Ale tak, nocteczek lub też nocna zmiana jest to wydarzenie, wokół którego narósł bardzo poważny mit. Mateusz, czy ty, czy ty miałeś taki okres w swoim życiu, kiedy totalnie wierzyłeś we wszystkie tezy, które są związane z tym, z tym zdarzeniem? Wiesz co, tak, miałem jakiś taki nastoletni moment, w którym to postrzegałem poprzez jakieś takie binarne opozycje, na zasadzie, że jest po prostu. Jest, jest Sauron i, i mamy dobrych hobbitów po drugiej stronie i Solidarność jest absolutnie nieskalana. Ze względu na pewien wątek rodzinny, to było hmm. też dla mnie problematyczne, ale to może poza nagraniem, <grym> więc sprawa Czy się, się <grym> troszeczkę... I jednak Dlaczego współpracowałem. Podcast, <grym> <na> <grym> z czyjej czyj tego <grym> inspiracji? <grym> tak, tak, tak. Mocne kwity są na nas, jednak chwilę żyliśmy w PRL-u obaj. Więc tak, tak, tak. Miałem, miałem rzeczywiście taki moment, jakoś to emanowało i jakoś ta sytuacja jakiejś takiej właśnie, tak to jest. Cały czas w pewnych środowiskach opowiadane jakieś takiej zdrady narodowej, jakiegoś strasznego po prostu hachmentu, e, oczywiście komunistycznego, to gdzieś, gdzieś w, mojej, w mojej głowie było rzeczywiście, tak. No, w mojej głowie też, tym bardziej, że miałem jakieś tam swoje. Mam jakąś tam kucowską przeszłość, prawda? I, <grym> e, i różne rzeczy się w moim życiu działy. I, i faktycznie Nocna Zmiana jest. Znaczy, mówię tutaj o, 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 o filmie Nocna Zmiana, która, który powstał z inicjatywy. Jacka Kurskiego i o poprzedzającej film Książce Lewy Czerwcowy, który został napisany przez Jacka Kurskiego i Piotra Semkę. No to to były takie rzeczy, które były bardzo atrakcyjne, jako że tak powiem, obrazek, który nie dawał właściwie żadnych wątpliwości co do tego, co rzeczywiście się wydarzyło właśnie na przełomie maja i czerwca 92 roku. Tak, znaczy z nocną zmianą są związane wszystkie takie obrazki ze spotkania, z tajnego spotkania, które jednakowoż było no, nie do końca tajne, no bo jednak nagrywane przez, e, nagrywane kamerą VHS tajnego spotkania dla Wałęsy, prezydenta ówczesnego, z niemal wszystkimi liderami partyjnymi w parlamencie, niemal wszystkimi, no bo zabrakło między innymi tutaj porozumienia centrum, tak, czyli partii zakładanej przez Jarosława Kaczyńskiego i, i tam padały takie rzeczy, które rzeczywiście Pozostawiały pewien niesmak w ustach, że tak powiem. Tak? W sensie, że, 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 że wiesz, że to był jeden z tych takich nielicznych momentów, w których mogłeś zajrzeć za, za, za kotarę i zobaczyć w jaki sposób powstaje polityka, no to zawsze wygląda nie za dobrze. To tak samo wyglądało nie za dobrze, gdy w 2006, 2006 roku um, było takie słynne, taka słudna sytuacja z kuszeniem Renaty Beger z kolei tutaj już przez, przez, przez polityka Prawa i Sprawiedliwości Adama Lipińskiego, kiedy tam obiecywano jakieś, jakieś w ogóle frukta polityczne, prawda, za to, żebyście tam dobrze głosowali, czy coś pierosy, Papierosy, Papierosy, Tak, mm -hmm. e, fanty były. Liczne. I jakby to no zawsze tak to wygląda, no bo jakby nie dał się ukryć, że polityka jest, no, no jest takim trochę bagienkiem, i, i trzeba czasami tam być elastycznym, mieć kręgosłup, prawda, żeby żeby się zmieścić wszędzie, gdzie się, gdzie, gdzie się trzeba zmieścić. I jakby na znaczy, no trzeba. Trzeba, jeśli chce się być skutecznym, tak? Prawdopodobnie. E, I że, że trzeba chodzić na kompromisy. No więc e, rzeczywiście nagranie z tamtego, z tamtego czasu było dla mnie na tyle mocnym. E, Mocną rzeczą, że o kurczę, że, że, że. W zasadzie nie miałem wątpliwości do tego, że po prostu ci zdradzili, tutaj po prostu los Polski jest po prostu. Polska jest krojona jak po prostu jak tort na tym stole pomiędzy tymi glidami politykami i tak dalej, wow, w ogóle. I teraz czy ona była krojona, ta Polska? No trochę była, szczerze mówiąc, tak, to spotkanie rzeczywiście um, nie, nie wygląda się tego najlepiej, ale, ale tak, ale mi, które wokół tego. Wszystkiego narosły są... Zdecydowanie przesadzone, o czym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Tak, tak. No, no rzeczywiście, jeżeli weźmy się pod uwagę argumenty tylko jednej strony, to można, można odnieść takie wrażenie, że tak, że jesteśmy po prostu ofiarami jakiegoś tam mm. wału, jakichś po prostu krawaciarzy, krawaty i garnitury takie wiesz, zielone, bo to ten moment absolutnie. Mm -hmm. Chociaż Waldemar Pawlak w białym, ale to tak na marginesie. Bardzo elegancki. Krawaty małe. <grym> tak, bardzo elegancki e, mężczyzna, nie od dziś. E, no to tak, no jest to pewien, pewien rodzaj jakiejś takiej deziluzji, bo rzeczywiście polityk, z tego, co nam dzisiaj już wiadomo jako dorosłym osobom, tak wygląda: są to kuluarowe rozmowy, są to rzeczy oparte na partykularnych interesach, no i mając jakiś taki mindset. Pierwsze angielskie dzisiaj mm -hmm. określenie. Może, może jeszcze się parę parę Ja, Jacku, bardzo takiego, fajnie. Takiego, takiego... Panie Jacku, bardzo się jako, pozdrawiamy. No to można, można do tego podejść w ten sposób. Tak, czyli ty grzmiałeś i, i krzyczałeś za premierem Olszewskim, ja ma być Polska? Oburzony jako młody człowiek. Tak, grałem w Counter strike i grzmiałem jednocześnie o Olszewskim. Tak, do, do tak. Do Czyja mikrofonu. ma być Polska? <laughs> tak, i kolejne tam jakieś po prostu headshoty. No to wiesz, co, może po, skoro zaczęliśmy od tych wyborów 9-1, to może pokrótce opowiedzmy o tych rzeczach, które doprowadziły do, do, te, do takiego rozwoju szalonego wypadków, bo to rzeczywiście jest taka historia, może niekoniecznie na jakiś taki polityczny thriller, jak sugeruje film Nocna Zmiana, z tymi partiami smyków, z tym tremolo cały czas w tle, ale jednak jest to, jest to kawał, kawał interesującego kina. Wybory jesienne w 91 roku wygrywa Unia Demokratyczna i nie udaje im się się uformować rządu. Początkowo Geremek dostaje tego typu zadanie. Nie udaje się to wszystko Jarosław Kaczyński jako sprawny polityk. Nie, to bez ironii, jest to sprawny polityk. Jak, polityk tak. jak doskonale wiemy i co, co odczuwamy też niektórzy. No on formuje jakiś taki rodzaj, powiedzmy, że małej koalicji. Tak, no, tak jak wspomnieliśmy na początku, tam było 2,5 miliona partii, więc było Ci z tak. tym dogadywać. Trzeba powiedzieć, że jakby mówiąc 2,5 miliona, jakby... Mamy na, mamy na myśli to, że tych partii było 29. A, jeszcze ja pomyliłem z... o ten, o, o kilka, no. Tak, w sensie pewnie się o kilka, nie, znaczy to, to warto to zaznaczyć, bo 29 grupowań dzisiaj mm -hmm. jest ile? Pisma, 5? 6? Uważam, no, 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 no. No, to jakby proszę sobie porównać, jeśli ktoś ten, jakby jaki to musiał być e, pierdolnik, że tak powiem, tak? Jakby, tak. no już bez, be, be, bez dwóch zdań tam, 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 dział się pierdolnik straszny. I z tych 29 ugrupowań, 11 miało po, jeden, po jednym, mandacie, tak? E, oraz na przykład 16 mandatów dostała Polska Partia Przyjaciół Piwa w skład której wchodzili celebryci liczni ówcześni, tak? Takie osoby znane z, 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 z telewizji, tak. z niekoniecznie politycznych wystąpień. Ruch Autonomii Śląska miał dwa mandaty, tak? To taka ciekawostka, nie? I tak dalej. Jakby, tak, jakby tego było strasznie dużo, serwisem był rozrobiony straszliwie i skończyło się to nie najlepiej i ta ordynacja wyborcza zakładająca progi 5 5% dla, 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 dla partii pojedynczych i 8% dla, dla koalicji, została wprowadzona dopiero w 93 roku w maju, więc jakby też są te czasy, w których no trzeba było totalnie liczyć głosy, jak to mówił klasyk, panowie policzmy głosy przy stole. Mm -hmm. to trzeba było wtedy rzeczywiście liczyć głosy i to nie było łatwe, bo musiałeś brać pod uwagę po prostu kolegę z Polskiej Partii Dziury. Tak, tak, tak. Kongres Niepodległości nie Koni też miał dwa mandaty, to o tym też nie, nie, nie wspomnieliśmy. No różne takie efemeryczne jakieś ugrupowania. No i tak. ma to. O, tak, tak, tak. No tak, trzy mandaty obowiązkowe dla centaurów. Wiecie, to był inny, inny po prostu, inny po prostu czas. No i Jarosław Kaczyński jest tutaj jakimś takim spoiwem. Jakiejś takiej małej koalicji, więc porozumienie Centrum jest tutaj bardzo istotne. ZHN, nasza ulubiona partia, również mhm. tutaj z tym wszystkim sobie działa. No i. Nominowany na stanowisko premiera zostaje Jan Olszewski, czyli postać, no właśnie, słynna, niesłynna. O tym, o tym też jeszcze będziemy mogli coś powiedzieć. On dostaje tutaj zadanie stworzenia rządu. To się kończy fiaskiem, ale jednak ostatecznie utworzy ten rząd. Nazywa to w swoim expose jakimś takim rządem nadziei, o ile dobrze pamiętam. Przy czym jest to rząd mniejszościowy, co będzie bardzo mm -hmm. istotne dla, dla dalszego rozwoju wypadków. Tak, to jest w ogóle bardzo śmieszne, jak się mówi o tych czasach, że tam Wałęsa najpierw, tak wspomniałeś, powierzył Garemkowi Misję tworzenia rządu i to było 8 listopada, 13 listopada. Garemek mówi: No nope, nie, 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 chyba nie. Ja nie wiem, kogo mam dać. <laughs> tak. Ten pijany. I, 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 też jeśli chodzi o Olszewskiego, też nie była jego pierwsza tam misja tworzenia rządu. Wcześniej mhm. też się wycofywał, tak? Więc jakby e, pierwszą otrzymał rok wcześniej, tak? Gdzie w 90 roku, 2 grudnia i zrezygnował 18 grudnia, tak? Czyli to jest taki. Kilka albo kilkanaście dni, kiedy jakiś istotny polityk rzeczywiście dostaje misję uformowania rządu na początku lat 90. i stwierdza: e, nie, dobra, chyba nie. <śmiech> <śmiech> nie chce mi się, nie chce mi się. <laughs> Do widzenia. Krótka ławka, no nie mam już kogo, nie mam tak, już kogo. No ale finalnie udało się i to tak udało się, rzeczywiście to jest rząd mniejszościowy, ale e, e, z, zanim było 250 posłów, wstrzymało się 107, więc no jakiś tam, prawda, marginesik był. Być może to jakby e, wydarzyło się dlatego, że już wszyscy mieli trochę dosyć i, i trzeba było rzeczywiście już Coś, coś, coś zrobić, tak? No ale rzeczywiście pod wpływem e, działań zakulisowych e, między innymi Jarosława Koczyńskiego, chociaż on oczywiście przy, jakby wszystkie zasługi e, przypisuje sobie, no udało się tego Olszewskiego tam tak ciepnąć, żeby, żeby finalnie ten, ten, ten rząd e, powstał. To może powiedzmy na początek, kim był Jan Olszewski? Zmarły trzy mhm. lata temu. No nie da się ukryć, że jakby tak, w takich kategoriach solidarnościowych, no był to wybitny opozycjonista, tak, w, w, w PRL-u. E, Warszawiak e, i też w ogóle ma też taką kartę wojenną, bo uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz Szarych Szeregów. E, jest, był też intelektualistą, ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, e, pracował w Zakładzie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, no i też w, w, m, miał jakiś taki, t, taki epizod dziennikarski. Była to postać w... M, m, PRL-u dość taka prawda, nieposłuszna, dlatego że był ukarany zarówno za działalność swoją e, dziennikarską, bo tam napisał tekst o, o potrzebie rehabilitacji AK, e, no i też był obrońcą w, w wielu procesach politycznych. Tam bronił między innymi Adama Michnika, to jest w ogóle też tak du, dużo rechotów w historii będzie, jeśli chodzi o te, te losy przed 89 mm. po 89. E, bronił Wałęsy, bronił. Ku, e, Kuronia Mozelewskiego, tak? Więc jakby w końcu tak bronił w ogóle bodajże studentów. W jakimś procesie, że zawieszono go w prawach, do, w prawach wykonywania zawodu. tak? No i oczywiście działał też po roku 80. No i jakby rzeczywiście wszedł do, 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 do takiej polityki, prawda, już w, w, w systemie demokratycznym. Jako no ile tam, 60-latek, tak? I, i taki, taki do, doświadczony, stary, solidarnościowiec, który, który był szanowany chyba przez trochę wszystkie strony, polityczne i przy czym jedno, zarazem dzisiaj, jak część polityków powiedzmy nie z tego obozu Porozumienia Centrum wspomina Olszewskiego, to wspomina go raczej z takim z takim trochę rozbawieniem bądź lekceważeniem, że no, no, spoko, może i ładny życiorys, ale polityk to w ogóle był żaden, i, i już dajmy spokój tej, tej, tej legendzie Olszewskiego, no bo, no, bo, no bo naprawdę bez przesady, tak? I jakby, to, no, wiesz, co ciekawie to ujął Robert Krasowski w książce Upadek Elit Solidarnościowych po zdobyciu władzy. Tutaj jest parę jakichś takich dosyć ciekawych fraz, bo nazywa Olszewskiego w tamtym momencie Michnikiem, który w 1989 roku nie zmienił poglądów mhm. i w ogóle Krasowski tworząc jakąś taką sylwetkę Olszewskiego. Bardzo podkreśla to, że to była wówczas zupełnie nie dzisiejsza postać. Mm -hmm. Postać z piękną kartą, postać szanowana, postać, z którą ludzie chcą nawiązywać kontakt, z której zdaniem się liczą, ale jednak zupełnie nie przystająca do tego pierwnika który tam się <laughs> jednak dzieje, bo tak naprawdę no, co chwilę wcześniej, z, jakby wiesz, m, przestało przestał istnieć PZPR, tam chwilę wcześniej przestało istnieć SB i tak dalej, nie ma rozmaitych resortów jeszcze zbudowanych. No no i tutaj no, to też jest ciekawe w kontekście tego mitu, bo o Olszewskim potem się będzie bardzo często mówić jak o jakimś takim turbokonserwatyście, radykale po prostu absolutnie. A, a z, tego, z tego jednak wyłania się taka sylwetka, no gościa, który ma bardzo mocną jakąś taką bazę moralną, mhm. tylko taką właśnie zupełnie niepolityczną tak naprawdę. I zupełnie, zupełnie pacyfistyczna postać się tutaj rysuje. Tutaj we wspomnianej książce jeszcze pada takie określenie. Olszewski czuł się drugim Gandim. Taki, taki był horyzont jego politycznej agresji. Kim zaś był naprawdę, był klasycznym Don Quixote'em, człowiekiem, który się spóźnił na swoją epokę, więc dla współczesnych był już tylko śmieszny. W 92 roku był starszym panem w zbyt ciasnych garniturach, z niechlujnymi, krzaczastymi brwiami i tak dalej, i tak dalej. No i jak się patrzy przy, na ten pięciomiesięczny okres rządów, no to rzeczywiście wyłania się z tego, Obraz jakiegoś takiego polityka, który do polityki zupełnie się nie nadaje, bo to jednak jest okres jakichś błędów, wypaczeń, jakiejś takiej bierności, bo Olszewski, po prostu mając możliwość stworzenia rządu większościowego, który by tutaj bardzo ułatwił sprawę i nie doprowadził do wielu wypadków, o których będzie mowa, z tej szansy nie skorzystał, bo chyba nie był zbyt. Sprawny, jeżeli chodzi o poruszanie się w tych, tych sejmowych korytarzach. Przynajmniej tak wynika z rozmaitych źródeł. Również tych bardziej jednak skierowanych w prawo. Tak, znaczy, może część tych źródeł skierowanych w prawo powiedziałaby, e, że, że, że Olszewski był nieprzejednany i był. Tak, tak, ogóle, tak. Że ta jego, brak, jego brak elastyczności wynikał po prostu z takiego zacementowanego po prostu moralnego, że on nigdy w, w żadnym kierunku po prostu nie pójdzie, który byłby choć troszkę. Kompromisowy, tak. No ale faktem jest rzeczywiście, że Olszewski miał wokół siebie polityków, którzy namawiali go do tego, żeby może jednak na jakiś tam kompromis pójść, żeby, żeby jednak zbudować sobie jakąś bazę większościową. Olszewski no, tego nie chciał. No i tak, no, Olszewski wszedł do, 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 do świata wielkiej polityki. Ale, ale tak, przepraszam za wyrażenie, chciał zachować cnotę do końca, tak? Czyli, czyli w zasadzie nie chciał wchodzić w żadne koalicje, które byłyby choć trochę w, w jego oczach e, szemrane, tak? I, I sam Jarosław Kaczyński był w ogóle bardzo chętny na, na, na pewne takie kompromisy. Zresztą Jarosław Kaczyński zawsze był chętny na pewne kompromisy. Jeśli na przykład możemy tutaj wspomnieć jego rządy e, i, i jego brata, świętej pamięci z lat 2005-2007, mhm. tak? No to jakby. Tam, tam poszło bardzo dużo kompromisów, tak, w tamtym okresie, a, a Olszewski w ogóle był bardzo ucementowany, co w ogóle wyrzucał mu później Kaczyński w wielu wywiadach, no bo tak, nie chciał się zgodzić na, 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 na koalicję z Unią Demokratyczną, no bo ci romansowali w ogóle z postkomunistami i, 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 i chcieli jednocześnie być, z, z, zakolegować się z KLD, z Kongresem Liberalno-Demokratycznym, Liberal z którym związany był m.in. Donald Tusk, nie chciał się, nie, nie chciał koalicji z Konferacją Polski Niepodległej, czyli tam z KPN-em, słynnym z piosenki Makumba, Bikcyca, bo, bo, bo tam w ogóle jakiś, jakby była jakaś taka sytuacja, że Moczulski chciał szefować Monowi i tak dalej, tak, a na a, a, Moczulskiego były jakieś kwity esbeckie. Z PSL-em nie chciał, no, bo to jest partia, która ma jakąś taką proweniencję, prawda, post-PRL-owską, miała i ma, tak, i jest to partia z poprzedniego systemu, a on chciał po prostu, wiesz, rządu na i, i, i nie chciał się jakkolwiek tam zbryzgać czymkolwiek i jednocześnie wierzył przez pewien czas, przez kilka miesięcy, że, to mu się, że, że udał mu się takie lawirowanie. Także jakby reformy są, e, ważne reformy są istotniejsze i wszyscy gramy do wspólnej bramki, więc co z tego, że mam rząd mniejszościowy, skoro w zasadzie można, może pociągniemy w ten sposób, no okazało się, że no, nie pociągnęli w ten sposób za długo, bo, bo rzeczywiście trwało to, trwało to pięć miesięcy. E, w ciągu tych pięciu miesięcy było pełno e, powiedzmy konfliktów na linii rząd prezydent Wałęsa, zwłaszcza prezydent Wałęsa Jan Parys, Jan Parys, który był, który był ministrem obrony narodowej i jednocześnie był mężczyzną, mówiąc delikatnie impulsywnym, tak, charakternym <laughs> <laughs> i lu lubiał, powiedzmy, tak, lubiał się pokłócić czasami i, i lubiał zrobić coś, co, 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 co niespecjalnie y odpowiadało stronie prezydenckiej y i Jan Parys finalnie doprowadził do tego, że ten konflikt pomiędzy, y pomiędzy rządem i, 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 i kancelarią prezydenta był już na tyle duży, że nie bardzo dało się to zasypać. No tak, 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 tak. Dużo tutaj jest jakiś takich niesnasek, jakiś takich ego konfliktów, no i oczywiście dużo projekcji siły. O, mm -hmm. Panie Jacku, pozdrawiamy jeszcze raz. No, Parys odwołał, zdaje się, wiceadmirała Piotra Kołodziejczyka bez konsultacji z Wałęsą. Wałęsa miał jakieś plany związane z Kołodziejczykiem, więc to akurat wspominając to, że, że cały ten rząd był właśnie w kontrze z Wałęsą, któremu bardziej po drodze było z Unią Demokratyczną, to jeszcze tutaj jakieś takie rozmaite. Ku Puksańce I jakieś takie, powiedzmy, wtręty, które można potraktować osobiście. No i ten wątek związany z Parysem tak, on miał znaczenie dla tego wszystkiego, co się wydarzy też w kontekście tego, co się działo na linii Polska-Rosja już wówczas. Bo, bo tutaj bardzo ważny kontekst stanowi kwestia wyprowadzenia tych wojsk właśnie rosyjsko-radzieckich rosyjsko z terenu naszego kraju, tak? Bardzo sporo kwasów wyniknęło właśnie z, tak naprawdę z braku komunikacji, ale ten brak komunikacji nie był przypadkowy. Mówię o braku komunikacji między prezydentem a rządem. Kwestia wyprowadzania tych wojsk, no dobra, no radzieckich z Polski opierała się na tym, że. No właśnie, doszło do jakiegoś takiego wstępnego porozumienia, na mocy którego okej, okay, wyprowadzamy swoje wojska, no i fajnie, zróbcie to, jest, jest to dosyć miłe, jak was nie będzie, ale przeznaczamy część mm, obiektów wojskowych na terenie Polski pod działalność jakichś spółek takich właśnie joint venture polsko-rosyjskich, tak? Mhm. No i... Umówmy się, to jest taki kompromis, który nie brzmi, tak szczerze mówiąc, najlepiej. Ta mhm. strona, powiedzmy, rządowa, olszewsko-parysowa. Nie była za bardzo zachwycona takim rozwiązaniem. Oczywiście w międzyczasie Paryż przestanie pełnić funkcję ministra obrony narodowej, a Wałęsa był skory, podobno przynajmniej na poziomie deklaracji tej jednej strony, do takiego kompromisu. Na zasadzie tak, jadę do Moskwy, będę rozmawiać z Jelcynem, no i w sumie się zgodzę na to i te wojska wypierdalają, a tutaj będą jakieś rzeczy tutaj polsko-rosyjskie i będziemy mogli tam jakieś, jakoś, przynajmniej właśnie znowu na poziomie deklaracji tak to brzmiało, że będziemy mogli jakoś je kontrolować i wcale to nie będzie jakiś taki przyczółek agentury rosyjskiej, jak mogą podejrzewać mhm. e, niektórzy. A Olszewski na, na to rozwiązanie nie chciał się zgodzić, tylko jak się poczyta te, te źródła między innymi wspomnianego przez ciebie Antoniego Dudka, co z tego wynika trochę tak... Taka jakaś taka sytuacja, że No Olszewski się na to nie zgadza, ale w sumie, żeby to jakoś pisemnie zadeklarować, żeby to w jakimś trybie formalnym ująć i przekazać prezydentowi, to nie, bo w sumie oni się jakoś tak nie za dobrze, nie za dobrze dogadują. I tam jest dosyć ciekawy wątek. To właśnie a propos tego, że to spoko film, to wszystko, co się działo. Wątek tego szyfrogramu, który dostał Wałęsa od Olszewskiego mhm. i dostał ten szyfrogram w momencie, w którym No już Wałęsa był w drodze do Moskwy. No, jest to dosyć kurwa zagadkowy tryb, taki na mm -hmm. poziomie dyplomatycznym. Mówię to jako laik, jako amator. No i Wamisa też nie był zachwycony, że w sumie no, jedzie się konsultować, jakby już dopiąć deal z prezydentem sąsiedniego, bardzo dużego kraju, z którym się trzeba po prostu jakoś ułożyć. I, i dowiaduje się tam dwie godziny przed spotkaniem od premiera, że nie. To, co tam chcecie zrobić i podpisać, to my absolutnie nie. nie? I, no i rzeczywiście, jakaś taka dosyć gorąca sytuacja polityczna, no bo co gdyby Jelcyn się zorientował, że w sumie, kurwa, ktoś tutaj bardzo leci mocno w kulki, nie? Bo mm -hmm. byliśmy dogadani, ale to, czegoś, czegoś mi nie przekazałeś. Jest to, jest to tam ważny wątek w tym wszystkim. Tak, no strona prezydencka sądziła, że kwestia tych spółek joint venture będzie, no to jest jakiś taki kompromis, na który warto pójść, no bo no bo w zasadzie, dobra, no już jakby cena, jakby to jest niewielka cena za wyprowadzenie mm -hmm. wojsk z Polski i, i już. E, powiedziałeś tutaj o dwóch godzinach i tutaj podkreślić, że to było Dosłownie dwie godziny, jakby ta, mm -hmm. tak twierdzą e, wszyscy uczestnicy, jakby tam tych wydarzeń. E, no, finalnie to wszystko się dobrze skończyło dla, d, d, dla Polski. Znaczy, f, finalnie ten szyfrogram usztywnił prezydenta i finalnie ten, ten zapis z umowy e, polsko-rosyjskiej e, został usunięty, tak? I jakby nie było go, udało się to gadać. E, Rosja była państwem słabym, Jelcyn... Zdaniem historyków był dość słabym przywódcą i, i prawdopodobnie dlatego udało się to, udało się to wykorzystać. I sama ta kwestia tego, że, że, że udało się ten zapis usunąć, to, to, to było coś, czym Olszewski się potem przez dekady chwalił, że to było jego największe osiągnięcie mhm. polityczne. Tak, więc no dobra, no, można się spierać, czy to rzeczywiście chodziło dokładnie o ten zapis, czy chodziło o powiedzmy, skonfliktowanie się z prezydentem takie takie bardzo spektakularne zakładajmy dobrą wolę, być może rzeczywiście rząd stwierdził, że to jest absolutnie niedopuszczalne i, i dobrze, że, le, czy lepiej dla nas dzisiaj, że tego zapisu nie ma niż i, że on by się tam znalazł. Natomiast cała ta sytuacja sprawiła, że, 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 że Unia Demokratyczna zdecydowała, że wystąpi o to nieufności, a Wałęsa ogłosił, że, 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 że stracił zaufanie na rządu i może dla rządu i, i, i niech wypierają może <laughs> z łaski swojej I, i, i trzeba powiedzieć, że to, było, to, to była końcówka maja, ale jeszcze przed całą inbą związaną z nącami teczek. Tak? I to jest bardzo istotna informacja. Dlatego, że cały ten mit dotyczący nocnej zmiany e, e, w bardzo dużym skrócie, tak powiedzmy, tak, taki, takie punkty ramowe, jakbym miał wyznaczyć, polega na tym, że przychodzi Korwin Mikke, mówi o ujawnijmy wszystkich agentów. Macierewicz mówi, dobra, to ujawniamy agentów. E, przynosi do, 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 do swojej mokopercy z ujawnionymi e, agentami. Wśród tych agentów jest e, między innymi urzędujący prezydent Lech Wałęsa. Spoiler. Spoiler, tak, sorry. Lech Wałęsa z, po prostu na po gaciach, w związku z tym e, stwierdza, że no dobra, to, 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 to w takim razie trzeba ten rząd obalić, żeby, żeby po prostu to nie wyszło. E, no i udaje im się obalić. Pawlak zostaje premierem, a, a Olszewski po prostu jest e, z, został po prostu wyruchany przez, 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 przez historię polskiej polityki. I. To, to, to nie jest do końca prawdziwe, dlatego że prezydentowi niespecjalnie dobrze się z Olszewskim współpracowało już wcześniej, no i jakby są dowody na to, że, 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 że prezydent stracił zaufanie do, 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 do rządu olszewskiego jeszcze przed całą sytuacją z Korwinem Mikke. E 28 maja roku 1992 Janusz Korwin-Mikke wychodzi na mównicę sejmową i mówi tak. Niniejszym zobowiązuje się ministra spraw wewnętrznych do podania do dnia 6 czerwca 1992 roku pełnej informacji na temat urzędników państwowych do szczebla, od szczebla województw zwyż, a także senatorów, posłów do dwóch miesięcy, sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz do sześciu miesięcy radnych gmin i członków zarządów gmin będących współpracownikami Urzędu Bezpieczeństwa. I służby bezpieczeństwa w latach 45-90. Wydarza się ta rzecz i. Dość nieoczekiwanie, jakby głosowanie zostaje wygrane przez stronę, która, która, której zależy na, na lustracji. Dość nieoczekiwanie, prawdopodobnie dlatego, że, że, że po prostu wtedy nie stawiło się w Sejmie bardzo wielu posłów, którzy mogliby przeciwko takiej uchwale głosować. No i to po prostu przechodzi. I od tego zaczyna się jedna z największych impów w historii polskiej polityki. Tak się akurat złożyło, że Korwin Mikke jest z tym, do tego przyklejony, ale no tak się wydarzyło. Tak, i Janusz Korwin Mikke jest tak naprawdę jedyną osobą, która mówi wprost o tym, że tak to był mój pomysł, ja to zainicjowałem, ja to zrobiłem, ja to przeprowadziłem. Nikt, nikt mnie do tego nie zmuszał, nie zainspirowałem się żadnymi jakimiś namowami. Bardzo, bardzo skomplikowana i bardzo dziwna sytuacja, nie ma co ukrywać. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, Tarcia były ogromne pomiędzy prezydentem a rządem. To po pierwsze, po drugie rząd Olszewskiego jako mniejszościowy no, bardzo mocno się chybotał przez te kilka miesięcy i, i właściwie mm. chyba większość osób w parlamencie zgadzała się z jakimś, takim, yy, z jakimś takim przeczuciem, że to najzwyczajniej w świecie pierdolnie i, i, i nie, ma, nie ma co. A, yy, no, można oczywiście to wszystko różnie interpretować. Ujawnienie listy agentów, ujawnienie listy tajnych współpracowników – tak jak powiedziałeś, nie była to pierwsza próba działania na tych archiwach, które zostały po poprzednim systemie, jeżeli chodzi o, o nasz kraj, bo tego typu próby podejmowano, zdaje się, że już w 90., że była tam taka. Kilkuosobowa komisja, między innymi z Michnikiem w składzie, i tak naprawdę nie wiadomo, co robili, mm -hmm. <laughs> przebywając w tych archiwach, bo powstał potem, potem jakiś taki, dosłownie kilkustronicowy raport, gdzie były jakieś tam po prostu bałaganiarsko, zupełnie rozrzucone numery tam dokumentów, teczek i, i, i nic z tego absolutnie nie wynikało. Nie, nie podjęto się u nas y, takich działań jak y, właśnie w NRD czy, czy w. Czechosłowacji, gdzie wdrażano ten, ten, ten wątek lustracyjny no, poprzez jakiś taki uporządkowany, prawny tryb. Mm -hmm. U nas to się stało totalnie, totalnie na pałę. Korwin mówił o tym, że tak, ja, to mój pomysł, nikt w ogóle absolutnie tak, tak wyszło. Przy czym, no, przez kilka poprzednich miesięcy... W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych działał sobie utworzony na tę okazję specjalną wydział studiów, który przez kilka miesięcy tak naprawdę no szperał, badał te archiwa. I jak się poczyta wypowiedzi z różnych lat, z rozmaitych tutaj, właśnie postaci tego dramatu, to, to bardzo często się pojawiają jakieś takie rzeczy, że nie, no to w sumie to tak wyszło i tak dalej. No ale jakby była mocna podbudowa pod to wszystko. Można oczywiście to interpretować w taki sposób, tak mi się wydaje, tak zupełnie zdroworozsądkowo, że ta strona powiedzmy PCZHN-owska. Szukała jakiegoś takiego, jakiejś takiej politycznej bomby, wiedząc, że ten rząd się nie utrzyma i że ta frakcja, z, której, z którą nie jest im za bardzo po drodze, zwyczajnie przejmie władzę mm -hmm. po upadku rządu olszewskiego. Także bardzo, bardzo dziwna sytuacja. Tak, mówiłeś o, o głosowaniu. Unia Demokratyczna chyba przewidywała, że nie będzie kworum e, na, na sali sejmowej, ale <gryw> tutaj niespodzianka przeszło. No i się zaczynaje, zaczyna się nerwówka, bo no właśnie. To jest w ogóle ciekawe, nie? Jakby epizod. Ym... Właśnie agenturalne, nieagenturalne, bo to, to jakby to jakieś takie proste diagnozy, to jest coś, co mnie strasznie triggeruje, nie mm -hmm. ukrywam. Tym bardziej w ogóle jakby nadawanie dokumentom przygotowanym przez SBA jakieś, wiesz, jakiejś takiej po prostu, jakiejś takiej mocnej moralnej legitymacji, żeby komuś potem yy, popsuć, yy, popsuć życie. No ale ten wątek związany z jakąś współpracą Lecha Wałęsy w latach 70 to była coś absolutnie... To była rzecz absolutnie znana w środowisku solidarnościowym, bo sam Lech Wałęsa w latach 70. jeszcze przyznał się swoim kolegom, jeszcze przed 80. rokiem, że taka sytuacja była. To były wczesne lata, oczywiście potem mieszał, wymyślał, mówił rzeczy, które się nie pokrywają z historią, ale fakt, faktem były tam jakieś kontakty. Nie było to coś bardzo, bardzo zawstydzającego, chyba że uznamy jakikolwiek kontakt z SB za coś, co skreśla absolutnie człowieka. Mhm. No w każdym razie po yy, przepchnięciu tej uchwały, która była oj źle napisana bardzo, bo nie było tam w sumie jakiejś takiej ścisłej definicji dotyczącej tego, kto jest tym tajnym współpracownikiem. Nie było tam żadnej informacji dotyczącej trybu odwoławczego. I jeszcze tam był taki jeden zabawny cicik, że to było, że była mowa o dokumentach, SB do 92 roku, a w 92 roku SB nie istniało już od dwóch mm -hmm. lat, więc to jest coś, co absolutnie nie mogło przejść i na tym poziomie takim e, uchwałodawczym nie przeszło, bo zostało chwilę później uwalone, ale wówczas jeszcze wywołało ogromną burzę, no i bardzo zafrasowało prezydenta Lecha Wałęsę. Tak, zostało to uwalone przez Trybunał Konstytucyjny zresztą, który, który między innymi wytknął tej, e, tej uchwale, że po pierwsze jakby nie do końca precyzuje się, co, jakby jak, jak Rozumie się TW, tak, czy tejnego współpracownika. E, nie, nie, nie formułuje się w ogóle żadnego trybu odwołania od, od, od werdyktu szefa ministra spraw wewnętrznych. E, no i to po prostu były ewidentne błędy prawnicze, tak? W sensie jakby tam jest e, dostępny na YouTube fragment takiej dyskusji. Nie, on jest, on jest, przepraszam, on jest w dokumencie Kurskiego i Semki. Fragment dyskusji Rokity mm. z Niesiołowskim. Mm -hmm, mm -hmm. Zresztą parę lat później kolegów partyjnych, tak? W ogóle mm -hmm. może jak te losy polityczne. Się, kiedy No i tam właśnie Rokita dokładnie, dokładnie o tym mówi, że w zasadzie to jest jakieś takie, że, że chcemy tworzyć państwo prawa, a, a tworzymy sytuację, w której decyzja jednego człowieka, jeden człowiek jest jednocześnie oskarżycielem i jego, i jego słowo jest ostateczne i jakby nie ma właściwie żadnego odwołania od tego i tak dalej. Więc to nie jest tak, że jeśli jak próbuję. Znaczy, nie jest tak. Moim zdaniem nie jest tak, ale zakładam, że się też ze mną no, zgodzisz, że. Jak próbuje sugerować prawica, że jeśli ktoś w jakikolwiek sposób protestuje przeciwko tej uchwale wniesionej przez JKM, to, to po prostu na pewno jestem po, 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 po drugiej stronie i po prostu trzeba stwierdzić jedno, że wszelkimi dostępnymi metodami należało oczyścić Polskę z komunistycznego głów na Bubu, bu bu, nie? Mhm. Jakby, no, no, no nie jest stary, w sensie jakby taka uchwała. Mogłaby zniszczyć potencjalnie życia albo osób niewinnych, albo osób, które nawet jeśli cokolwiek zrobiły, to te jakby te no, to, to zostałyby one wrzucone do, do, do wora po prostu z, z klocem, z którego by się po prostu nie, nie, nie wydostały przez, 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 przez wiele lat. No nie? Mhm. Zresztą też historia pokazała, że, że nie wszystkie nazwiska z tej listy Macierewicza, no były nazwiskami, które należałoby jakoś tam, wiesz, szykanować publicznie, ale do tego też, do, do tego jeszcze dojdziemy. To jest coś ciekawe, że z początku nikt tym głosowaniem się w ogóle nie przejął tak zupełnie, w sensie i tym wynikiem głosowania podobno, bo politycy wiedzieli, że, że, że SBC miała takie metody, że że, że, że nawet najbardziej krystaliczna postać właśnie mogła zostać złamana. Tak jak wspomniałeś, no, nikt się nie spodziewał, że, że, że jakby celem takim finalnym tego ataku będzie, będzie, będzie prezydent, a nie na przykład Geremek, który, który z punktu widzenia rządu był dość, dość niewygodną postacią. Mhm. I jednocześnie wszyscy trochę wiedzieli, w sensie ta jakby strona solidarnościowa, Wiedzieli, że Wałęsa miał ten epizod współpracy. I, I to jest też istotna informacja w perspektywie takiej, że e, z całą pewnością wiedział o tym Jarosław Kaczyński, mhm. z całą pewnością wiedział o tym Antoni Macierewicz i to w czasach, kiedy oni e, obaj pchali Lecha Wałęsę na urząd prezydenta. E, I w momencie, w którym m, 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 ak, akurat e, nie, nie było im po drodze z prezydentem w, 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 w życiu publicznym, e, postanowili zagrać tą kartą. Więc e, nie można tutaj mówić o tym, że była jakaś jedna strona, która miała same prawda, dobre intencje i, 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 i że to jednocześnie była strona, która nagle w 1992 roku odkryła, że prezydent coś. Nie, nie odkryła. Oni to nie, wszystko wiedzieli. Prezydent nie, nie. sam się do tego przyznał. Lech Wałęsa jeszcze przed 1989 rokiem. Oczywiście później temu zaprzeczał, tak? I oczywiście, że Lech Wałęsa kłamał w tej sprawie, tak? Jakby no, Nie ma co do tego e, żadnych wątpliwości. E, niemniej wszyscy o tym wiedzieli i trzeba to powiedzieć prosto. Tak, tak, tak. No zresztą sam Macierewicz mówił w książce Lewy Czerwcowy o tym, że on jakoś stracił zaufanie do Wałęsy, dopiero w latach 80., kiedy namawiał Wałęsę do tego, żeby odciął się od osób w rodzaju Michnika i Kuronia, a Wałęsa nie chciał, nie chciał tego zrobić. Więc to było już lata po tym mhm. przyznaniu się Lecha Wałęsy do tego, co się działo, ale właśnie no, nikt się nie przejął z jednej strony na takim poziomie może parlamentarnym. No, no, no było nas trochę i Różne rzeczy się działy, i rzeczywiście, wydaje mi się, że. Nie mamy prawa, żeby, żeby jakoś radykalnie to oceniać. Łamano ludziom życiorysy, nie wiem, szantażowano i wiele osób podpisywało jakiś papier bo coś tam, a niektórzy po prostu donosili. Więc no, tutaj w ogóle jest brak równowagi. Ale kto się przejął? No przejął się zdecydowanie prezydent Wałęsa 29 maja, czyli dzień później. Dochodzi do spotkania z Macierowiczem, które jest rejestrowane przez kamery I to jest w ogóle spotkanie, które poza tym, że trafiło do filmu Nocna zmiana. Oczywiście. Fragmenty tego spotkania, mm. to jest to też materiał, który wyemitowano w wiadomościach. I to jest y, naprawdę niesamowite, bo tutaj Wałęsa mówi do Macierewicza dokładnie tak, pan dobrze wie, co było robione w latach 70. -tych? jakie podrzutki, jakie rzeczy do dziś jeszcze krążą, nawiązując do jakichś prowokacji, czy do fałszowania dokumentów. I mówi też mówi też o sobie, bo, bo tak ma, tak, Wałęsa tak, zwłaszcza tak, tak. latach 70. -tych. Tak, 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 dokładnie. Przede wszystkim chyba pierwsza połowa, może jakoś zahaczając tam na mm -hmm. zahaczając o drugą, ale pierwsza połowa lat 70. -tych. No nie był jeszcze w ogóle liderem Solidarności, to tutaj tak na, na marginesie, bo Wałęsa lata później będzie mówił jakieś rzeczy w rodzaju, że ja musiałem, bo ja musiałem nimi zagrać i tak dalej. On nie był wówczas mm -hmm. tak istotną postacią, żeby kogokolwiek rozgrywać i sam Jarosław Kaczyński tak. tłumaczył go mówiąc, że był, był prostym facetem ze wsi, który trafił w środek tego trójmiejskiego terroru no i, no i po prostu coś tam podpisał, coś tam jakieś mm -hmm. informował o nastrojach w Stoczni, no nie jakieś wielkie przewiny. Ale jeśli chodzi o to spotkanie, wracając, Macierewicz odpowiada mu... Mogę co za chuj. Jak się, jak się obejrzy ten materiał, to widać, jaki to jest w ogóle lisek. Gwarantuję panu, panie prezydencie, że wszystko, co zostanie ujawnione, będzie absolutnie zgodne z prawdą. Ja oczywiście widać, że do tamtego momentu Wałęsa jest bardzo zafrasowany, ale jak słyszy odpowiedź Macierwicza, to trochę tak jakby się uspokoił, mówi: O, to dobrze, do... widzę, że podobnie na to patrzymy. A ma... odpowiedź Macierwicza w ogóle nie była. Odpowiedzią, która mogłaby satysfakcjonować Wałęsę, bo on tak. mówi po prostu, że wszystko zostanie sprawdzone, a te kwity, o których Wałęsa wiedział, bo, bo je podpisywał, no były prawdziwymi kwitami, tylko nie jakoś niesamowicie obciążającymi. To jest bardzo, bardzo zabawny fragment, bo niesamowite, że głowa państwa i tutaj jakaś taka szara eminencja polityczna, jaką Macierewicz był wówczas i jaką był jeszcze później, później niejednokrotnie, że oni po prostu komunikują się przy pomocy jakichś zupełnie innych języków, nie? Tak, tutaj też Macierewicz w książce Czerwcowej w rozmowie z Jackiem Kurskim i Piotrem Semką, opowiada o tym spotkaniu i mówi o nim tak. Rozmowa trwała ponad godzinę i w mojej pamięci pozostała taka jej atmosfera, że zarówno pan prezydent, jak i jego bliższe otoczenie, robiło na mnie wrażenie, jakby nie przyjmowało do wiadomości, iż rzeczywiście wszystko zostanie ujawnione. I tutaj pytają dziennikarze, czy proponowano panu ekspresji z Werbis, by nie umieszczał pan na liście nazwiska prezydenta? I mówi tutaj Macierewicz, tak pan Wachowski stwierdził, że byłaby to katastrofa dla Polski i świata, gdyby cień niejasności padł na świetlaną postać wodza. E, no i tutaj jakby to, co sobie dopisał Macierewicz do tej, do tej wypowiedzi, to być może coś sobie dopisał, tak? Natomiast jakby e, faktycznie... E, Prezydent prawdopodobnie nie spodziewał się do końca, że, że jakby mógł się spodziewać, że, że, że mogą kombinować coś z, 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 i, i publicznie próbować wyciągać jego przeszłość, ale, ale uważam, że sz, 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 prawdopodobieństwo jest bardzo niskie. Tak? No, Macielewicz się zabetonował, nie było co z nim gadać dłużej, więc Wałęsa postanowił E, no przyspieszyć, że tak powiem, wypierlanie Olszewskiego. E, wotum nieufności ma być głosowane 5 czerwca. Bo to wytłumieniu pewności w stosunku do premiera. Było um, um, finalnie tak, że 3 czerwca Wałęsa zgłosił, Wałęsa zgłosił Pawlaka na stanowisko, stanowisko premiera. No i oczywiście chodziło o to, żeby zdążyć przed tym wspomnianym 6 czerwca. W jakby w związku z tym Olszewski też przyspieszył i, i, i już 4 czerwca o 10 rano, swoje drogą to jest jakoś tak ironiczne historycznie, że to się wszystko wydarzyło, że, że to się wydarzyło 4 czerwca, czyli mhm. tak. No dokładnie trzy lata po, 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 po bardzo takich wzniosłych z punktu widzenia polityków solidarnościowych wydarzeniach. A, 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 i, I potem ta, ta sama jakby część sceny politycznej, no bo brała się w tym całym Błocku, które, które zostało już jakby wylane w latach 45-90. 4 czerwca rano do Sejmu wjechały z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zalakowane koperty, które miały dopisek tajny, były dwa rodzaje kopert. Pierwsze skierowane były do szefów klubów parlamentarnych, i, i one zawierały listę 64 byłych agentów, którzy znajdują się w parlamencie rządzie i kancelarii prezydenta. Tak, też w, w rządzie również to jest też interesujące i o czym za chwilę. A, a te drugie koperty były adresowane do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu oraz Prezesów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, i, i na tej drugiej liście były, były dwa nazwiska. Lecha Wałęsy i Wiesława Szanowskiego, co jest bardzo, bardzo interesujące. No i tak, tutaj warto, warto opowiedzieć trochę o Wiesławie Chrzanowskim, który, który, który no właśnie trafił na tę listę i który pochodził z ówczesnej partii Antoniego Macierewicza. Um, i, I to miał być taki trochę mm, dowód na taką chłodną, chłodną bezstronność, prawda? Antoniego Macierewicza, że, 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 że on tutaj na, nawet, prawda, z, e, z, we własnej partii będzie, będzie szukał agentów, no bo przecież wszędzie mogą wydarzyć się jacyś zdrajcy i tak dalej. E, no i teraz trzeba powiedzieć, tak, że Szanowski że, że, że był postacią e, właśnie też opozycyjnie wybitną e, i Szanowski rzeczywiście jakby coś podpisał, ale podpisał to w roku 1946 siedząc w stalinowskim więzieniu. Zresztą natychmiast o tym powiedział kolegom po tym, po tym, jak wyszedł. Kilkanaście miesięcy później znowu tam został aresztowany, był torturowany w więzieniu. Był tam, miał rozraną twarz po wyjściu i tak dalej i tak dalej. Koledzy z CELI dostawali wyroki śmierci, a on, on wówczas nie pękł. Ani, ani ani wtedy, ani do, do końca systemu, tak, do końca 1989 roku. Mimo tego, że nawet, że SB nachodziła go w latach 70., no i podobno Macierewicz spotkał się z Szanowskim przed publikacją listy i miał mu powiedzieć, że nic nie wskazuje, aby donosił, ale musi go umieścić na liście. Jesteś na liście, ale inni też tam są. To był argument za tym, żeby, żeby, żeby wstawić po prostu Wiesława Szanowskiego na, na listę. Więc tak, to pokazuje, jaki to, to, to był klimat w ogóle tego całego działania i co tam. Co tam się działo wtedy? Wiesław Krzanowski Wiesław mógł odpowiedzieć wtedy tak jak rodzica, gdy im mówisz, że, że cała klasa dostała słabe oceny, że mniej inni nie interesują. No ale no i to jest to, w ogóle wiesz, ja, jaka jest tutaj waga, jak porównać gościa, który kilkadziesiąt lat wcześniej podpisał coś tam w stalinowskim więzieniu i zresztą oczyścił się, że przyznał się, że jest jakiś, jakiś papier tego typu i potem wielokrotnie nie dawał się złamać, jak porównać go do gościa, nie mówię tutaj. O nikim konkretnym, kto przez kilkanaście lat na przykład donosi SB-kom rozmaite hmm. informacje. No jest to absolutny, absolutny absurd. No tak, no, Chrzanowski z jednej strony miał być jakimś takim tutaj wentylem, czy jakąś taką legitymacją, że to nie jest w ogóle lewa sprawa, że, że tylko i wyłącznie tutaj autujemy, że tak, że tak to nazwę, tych, 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 bo, bo, bo ich nie lubimy, bo to nasi przeciwnicy polityczni, tylko przecież podchodzimy do tego. Bardzo obiektywnie, chociaż mówiono też o tym, że i to by było, myślę, że bardzo w stylu, że Macierewicz chciał po prostu osłabić Chrzanowskiego jako jednego z zhn liderów po prostu i chciał tutaj wskoczyć w to, w to miejsce. Tak mówimy o, o marszałku Sejmu, o, o bardzo istotnej Czy postaci. Czy sugerujesz? Czy sugerujesz, że to było wszystko rozgrywki partyjne? Nie, że to nie może nie była być. walka o Polskę? Ja myślę, że, ja że to jest odwieczna walka dobra ze złem, a to dopiero a to jakieś, jakieś kuluarowe historie, więc, więc tak, tak, tak. Wspaniały jest, wracając na sekundę do tego materiału z Macierewiczem, wspaniały jest w tamtym czasie prezydent Lech Wałęsa, bo 4 czerwca, jak już wspomniałeś, przyjeżdżają te tajemnicze koperty i Wałęsa dowiaduje się o tym, że jest we wersja jest lista z jego nazwiskiem i formułuje e, taką depeszę informację, która zostaje przekazana e, papowi mhm. i... Jest tam mowa o tym, dokładnie tutaj cytuję: aresztowano mnie wiele razy. Za pierwszym razem, w grudniu 70 roku, podpisałem trzy albo cztery dokumenty. Podpisałbym prawdopodobnie wtedy wszystko oprócz zgody na zdradę Boga i Ojczyzny, by wyjść i móc walczyć. Nigdy mnie nie złamano i nigdy nie zdradziłem ideałów ani kolegów. I, kiedy dowiaduje się o tym, że informacja na temat jego nazwiska jeszcze nie wypłynęła do opinii publicznej, to stara się, jakby cofnąć te, te, ten komunikat i, i wystosowuje kolejne, kolejną informację. I, I mówi tam już o tym, że tego typu działanie w ogóle, jakieś takie bardzo dzikie, para lustracyjne, jest po prostu atakiem na demokratyczną strukturę, że to, to może zostawić po sobie zgliszcza, że jest nieodpowiedzialne. I oczywiście jest to dosyć komiczne, przy czym oczywiście, że tego typu działanie w sposób w jaki to próbowano rozwiązać, było czymś zajebiście nieodpowiedzialnym, nie? Mm -hmm. Po prostu skrajnie zrobione jest to absolutnie na pałę się zastanawiam po prostu, czy, czy to nie jest tak, że wtłoczono do tej uchwały jakieś takie błędy, żeby w razie czego można było powiedzieć, że no nie, ja jestem poważnym politykiem i jestem poważnym intelektem i nie napisałbym takiego gówna, ale to już tak, tak oczywiście na, na marginesie. No, no, no była to jakaś taka, widzisz, stosując takie metafory różne, ale Jacek Bartosiak była to taka polityczna brudna bomba, mm -hmm. proszę pana albo jakiś taki ładunek wybuchowy, który wpada do szamba, co z kolei już nie jest moją metaforą, tylko gdzieś w komentarzach się to pojawiło. <grym> tak, to była bomba, która zresztą no, po 89 roku już tak do, do, ostatecznie, jakby tam trzeszczało od początku, no całą tę stronę solidarnościową. E, mm -hmm. no, bo w zasadzie jeśli uderzasz w taki sposób w największy symbol, i to tam nie tam, że polski symbol, ale tak globalnie największy symbol Solidarności, mm -hmm. tak? W sensie, jakby Lech Wałęsa prawdopodobnie wciąż jest e, jednym z niewielu jakby Polaków, których, którego masowo kojarzą amerykańscy bumerzy, na przykład, tak, jakby z tak istotną postacią, to jeśli uderzasz w, nie w niego w taki sposób, to jeszcze tak z taką w ogóle sugestią, że, 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 że nie tam, że coś podpisał, ale że po prostu był agentem i tego, i w ogóle tutaj ten, znaczy no, pytanie brzmi o, 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 o jak właśnie definiujemy tego agenta, kim jest agent, tak, czy agentem jest wystraszony, tak, nie wiem, ile miał tam Wałęsa lat, trzydziestokilkulatek, tak, z początku lat 70. który który jest wezwany tam na, na, na dołek, tak? I jakby widzi, co się dzieje wokół i po prostu podpisuje coś ze strachu. E, no jakby to było skrajnie nieodpowiedzialne również dla tego obozu politycznego. Chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, jak potem Jasowi Kaczyńskiemu udało się zbudować sukces Prawa i Sprawiedliwości na, mhm. wiesz, 20 lat przynajmniej, tak? to no, bo ostatnio partia miała właśnie lecie. No to, to być może... Być może to działanie jednak nie zemściło się na, 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 naprawdę, na prawodyrach, tak jak powinno było się historycznie zemścić. Niemniej tak, no, niedługo po tym, jak do papu został wysłany komunikat Wałęsy o tym, że rzeczywiście ktoś podpisał tego, tego, niedługo później ten komunikat zostaje wycofany i idzie drugi komunikat, który opowiada o tym, że, że Macierewicz traktuje ilustrację jako szantaż i tak dalej, i tak dalej. No i później zaczyna się tak już na marginesie Kilkadziesiąt lat gadania Wałęsy o tym, że on nigdy nic nie podpisał. Um. No, no, nie wiem. No jakby oczywiście, oczywiście, że tam ściemy. Natomiast może zatrzymamy się tutaj na chwilkę, bo to jest w ogóle interesujący wątek, bo tutaj posłużę się książką wspomnianego przez ciebie Roberta Krasowskiego. Robert Krasowski jest komentatorem politycznym, który no właśnie specjalizuje się w historii polskiej polityki, zwłaszcza po roku 89. Ja jakby osobiście bardzo polecam jego książki niekoniecznie zawsze łatwo się zgodzić z Krasowskim, ale to jest, to jest interesująca kwestia, którą on porusza w książce, mianowicie taka, czy, czy Wałęsa w ogóle miał przestrzeń na to, żeby przyznać się do, mhm. do tego, że podpisał jakieś papiery, nie? No i, i on, może tutaj zacytuję, Wałęsa był politykiem, był prezydentem, jego problemem nie było własne sumienie, ale własny wizerunek. Mógł się przyznać i przeprosić, mógł też skłamać. Zdecydował się na drugi scenariusz i chyba miał rację. Pół roku później ruszyła wielomiesięczna kampania Kaczyńskiego z hasłami Bolak do Moskwy, spaleniem paleniem kukiego prezydenta. Gdyby Wałęsa się przyznał, jego pozycja byłaby znacznie słabsza, a ciosy Kaczyńskiego dużo skuteczniejsze. W tamtym klimacie politycznym Wałęsa nie mógł liczyć, na, że jego przeproszenie zakończył sprawę. Kaczyński i Olszewski wykorzystaliby je, by zażądać przyspieszonych wyborów prezydenckich. No i tam nie będę czytał dalej, ale ale generalnie Franciszek stawia taką tezę, że, 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 że nie było za bardzo momentu na to, żeby, żeby, żeby Wałęsa się przyznał i żeby wyciągnął z tego jakąkolwiek korzyść polityczną. Troszkę się z nim nie zgadzam, bo uważam, że, że, że po przegranych wyborach z Kwaśniewskim no, mógłby to powiedzieć i, i, i no, nie byłoby to odebrane jakoś bardzo negatywnie, ale, no, ale, właśnie, no, czy. Czy, 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 czy prawica w postaci porozumienia centrum i ZHN-u, posta, w postaci bohaterów dramatu takich jak, jak Jarosław Kaczyński, Jan Olszewski czy Antoni Macierewicz dawali jakąś przestrzeń do tego, żeby, żeby uczciwie się przyznać i, 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 i powiedzieć, że, że to był taki tylko mał, drobny błąd z przeszłości i on nie miał wielkiego wpływu na na cokolwiek i, i, i przepraszam najmocniej za to i tak dalej. Czy, czy to było ym, by korzystne jakkolwiek dla Lecha Wałęsy jako dla polityka, czy jako dla prezydenta, czy jako dla symbolu? No zupełnie nie. Jakby w sensie, w sensie, no nie no, prawdopodobnie po prostu dostawałby trzy razy większy wpierdol niż dostawał, tak? Jakby tutaj kłamstwo rzeczywiście było jakąś ucieczką od tego, ale ucieczką, którą ja szczerze mówiąc yy, rozumiem. I teraz zgadzam się z Krasowskim, yy, że on tutaj kończy swój yy, wywód w ten sposób. Zresztą kogo miał Wałęsa publicznie przepraszać? Społeczeństwo? Które w swojej większości nigdy nie miało odwagi buntu, Kościół, który sam przyjął zasadę, że swoich grzechów nie ujawnia, miliony działaczy PZPR, kolegów z opozycji, których poprowadził do zwycięstwa. Jeśli już, to te kilka osób, którym być może zaszkodził, ale to już sprawa jego własnego sumienia. No i tak by nie wiem, no, no. Jest to prawda, no, 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 no. W Polsce nie ma za bardzo. Y, 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 nawet dzi dzisiaj to widzimy. W polskiej polityce nie ma za bardzo y, y, dobrego klimatu do tego, żeby przyznawać się do błędów, porażek, pomyłek itd. itd. Tak? Widzimy mm. to na własne oczy, że dzisiaj politycy y, potrafią zupełnie wprost, wprost kłamać, puszczać, puszczać fejki na Twitterze, a kiedy okazuje się, że z całą pewnością były to fejki, to nigdy nie przepraszają, dlatego że wiedzą, że to jest po prostu niekorzystne. I nie? y, 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 y z drugiej strony właśnie oczekujemy od Lecha Wałęsy, że powinien był się przyznać, a przynajmniej pewna część sceny politycznej do tego oczekuje. E, no nie wiem, no gdyby był lepszy klimacik, to może by się przyznał, ale tego klimaciku nie było i prawica jest sama temu winna. Trochę jest tak, mam wrażenie, że wałęsa i całe otoczenie i też strona rządowa, że nikt nie stworzył odpowiednich warunków, żeby się w jakiś taki, nie wiem, uczciwy i względnie bezproblemowy, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa, żeby się przyznać. Najpierw jakieś tam w 90 roku jakieś po prostu działania tej komisji z Michnikiem i, i z Halem, z Halem tym z Odysei Kosmicznej, z tym komputerem tak, tak. w składzie. I no właściwie nie wiadomo, na czym te prace polegają. No, można sobie wyobrażać, że chyba też troszkę na selekcji, tak by Bym to nazwał. No, tak naprawdę, no, nie, było, nie, nie było za bardzo klimatu, nie było za bardzo nastroju, żeby zrobić w to jakiś taki, e, mam wrażenie, cywilizowany sposób. No i to, to, co się wówczas wydarzyło w związku z, z propozycją Korwina, w związku z uchwałą, no to było coś, co, 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 co było bardzo niecywilizowane. Zresztą, oczywiście, to nie było tylko tak, że Wałęsa się obawiał albo że Wałęsa miał jakieś obiekcje. Tam, Jacek Kuroń też grzmiał, że tam mówił o ludziach chorych z nienawiści. Zresztą, to jest taka fraza, która gdzieś tam tam w polszczyźnie zostanie i, i mhm. dalej jest w gruncie rzeczy używana. No tak to, tak to wyglądało. Może wróćmy do 4 czerwca, żeby tutaj tę nocną zmianę tak naprawdę właśnie gdzieś ukonstytuować, tak mhm. naprawdę na czym, na czym ona polegała. No, ty wspominałeś już o tych fragmentach, które też znamy z popkultury, mianowicie z piosenki Lewy Czerwcowy Kultu, czyli te narady i no to kto, to tam... tam. Panie Waltku, hmm. panie Waltku i tam głosujmy zgoda, zgoda, zgoda i tak dalej. No tak, no, rzeczywiście Waldemar Pawlak y, stanie się y, kandydatem y, na y, nowego premiera. Tak? 4 czerwca tak nocne obrady i odwołanie rządu Jana Olszewskiego, czyli stało się to. Stało się to faktem, przy czym, no, oczywiście, odwołanie tego rządu, no, nie było czymś wiesz, zaskakującym jakoś strasznie dla porozumienia centrum. To też jest w ogóle ciekawe w kontekście całej tej, no, było, nie było afery, bo jak się prześledzi jakieś różne tutaj źródła, to Ludwik Dorn bodajże w rozmowie ze wspomnianym Krasowskim mówił o tym, że, że Jarosław Kaczyński to o tym kompletnie nie wiedział, nie? że jakby mm -hmm. on to nie miał z tym absolutnie nic wspólnego. Z kolei Kaczyński we wcześniejszej, dużo wcześniejszej rozmowie z Teresą Torańską z pierwszej połowy lat 90., tak, tekst Nowa Polska czy jeszcze Stara mówi o tym, że tak, Macierewicz zaś o jego upadku, czyli upadku rządu olszewskiego był przekonany co najmniej miesiąc wcześniej. Rzekł do mnie, kiedy go gdzieś zobaczyłem, mamy tylko miesiąc, żeby to zrobić. To Torańska byta, co zrobić? No, ujawnić agentów. Mm -hmm. Jakby wiesz, no, wszystko jest po prostu tak naprawdę tutaj ścieraniem się rozmaitych stronnictw yy, i gdzieś tam jednak postacią yy, no tragiczną swoją drogą, tak yy, zwróciłem uwagę na to, że Waldemar Pawlak był wówczas w moim wieku, mm -hmm. I nie wiem, czy mam się z tego powodu czuć lepiej czy gorzej, ale no, jednak Waldemar Pawlak, nie chcę go obrażać, wypada tam trochę jak po prostu kukiełka, którą wróżka zmieniła w chłopca. Tak. Nagle i kompletnie tak naprawdę nie wie, co się dzieje. Oczywiście to jest kwestia też fizjonomii Waldemara Pawlaka, bo ma dosyć obojętny wyraz twarzy, tak z natury, ale piękne są te rozmowy z Wałęsą, gdzie jakby dogadują kwestie premierostwa i, i Pawlek się tak tylko upewnia. No to ułop sobie czyszczę, tak? I wszystko tak. wiesz, tak jakby się u, uczył po prostu tego, jak się obsługuje to karkę, czy coś w tym guście. To niesamowita sprawa, no więc. 4 czerwca rzeczywiście do tej nocnej zmiany, właściwie w nocy z 4 na 5 czerwca do tej nocnej zmiany. Dochodzi, no bo rząd Olszewskiego zostaje odwołany. Tak, to w tym samym czasie, kiedy, kiedy trwa tajna narada, w trakcie, której padają takie największe przeboje, prawda? jak... Wy nie wiecie, jak daleko oni zaszli, dlatego trzeba ich błyskawiczniej coś trzy kropeczki, prawda? Tutaj Waldemar Pawlak też powiedział, że tylko, to, że to jest taki trochę gangsterski chwyt. Panowie policzmy głosy. To jest coś, za co, co, co się za tuskiem po prostu tam ciągnie już Klasyk, klasyk 30 lat, tak. Jak SLD nie skrawi, to przejdzie, do tego zaraz przejdziemy, gdzie było wtedy SLD, bo było nieco. Jupie. <laughs> też i, 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 i było trochę w strachu e, i, i w pewnym sensie ta cała akcja lustracyjna ich podratowała, ale o tym za chwilę. E, słuchajcie, bo jak nie przejdziemy, to jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. No, są takie rzeczy, które rzeczywiście no, mogą paść na, na spotkaniu e, biznesowym coś tam, politycznym, ale że zostało to nagrane, to to, to już na zawsze zostało to po prostu wykute w... E, dółtem w głowach milionów Polaków, tak? tak? I, e, I to było bardzo istotne. W tym samym czasie, kiedy trwała ta narada, ta niesławna narada, e, Jan Olszewski jeździł do telewizji i tam wygłaszał jakieś pumienne przemówienia, że tutaj, które, które sugerowałyby, że, że to jest po prostu upadek mojego rządu, będzie już po prostu za, za tej jedynej szansy, jaką Polska ma lat, i tak dalej. Swoją drogą to otoczenie. Ówczesne otoczenie Olszewskiego Później próbowało tak sugerować, że, 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 że no po prostu, jeśli w 93 i 97 będą wygrywali tam postkomuniści, to to, to wejście Polski do NATO będzie w ogóle niemożliwe i tak dalej. i Kurs pozachodni zostanie utopiony. Co się okazało, to chyba na no jakby po latach, no prawdą, tak? No bo, uh -huh. no, bo, no bo kto uczestniczył w wprowadzaniu Polski do NATO i do, 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 do Unii Europejskiej w ogóle? Za, jakby Podczas czyjej przy ich rządów Polska weszła w ogóle do Unii Europejskiej. No, no panie, no co, co pan? Więc, więc to się okazało być w ogóle zupełną nieprawdą. Um... I co ciekawe, tutaj wspomnieliśmy o, o, o SLD, które, które wówczas było izolowane na scenie politycznej z wiadomych przyczyn. Tak? Ci wszyscy politycy, którzy wówczas byli uznawani jeszcze wciąż za młodych wilczków, takich takich powiedzmy postkomunistycznych, takich, tych partyjnych młodych wilczków typu Aleksander Kwaśniewski czy Leszek Miller, oni generalnie byli nieco zaniepokojeni generalną sytuacją polityczną. Tutaj może zacytuję w fragment wywiadu z. Z, z, z Leszkiem Millerem mówi Miller tak noc pokazała, że wzajemna nienawiść wewnątrz tamtego obozu jest tak wielka, że możemy się znaleźć u władzy szybciej niż myśleliśmy no, i tutaj jest, pada pytanie zresztą Krasowskiego, bo to jest wywiad przeprowadzony przez Krasowskiego, wspomnianego już parokrotnie. Czy baliście się radykalizacji tam takich dekomunizacyjnych nastrojów? I mówi Miller tak: Poczuliśmy się trochę zagrożeni. Zobaczyliśmy, że puste do tej pory hasła w rodzaju dekomunizacji zaczynają chwytać. Dekomunizatorzy mogli, mogą Unię Demokratyczną kupić albo zaszantażować i będą mieli większość. A wtedy żart, a wtedy żart się skończą. Poczuliśmy przez chwilę zagrożenie, i czekaliśmy na moment w którym gdyby można było istniejący układ przewrócić, to chętnie pomożemy. Chociaż zdawaliśmy sobie sprawę, że nikt nas do przewracania oficjalnie nie zaprosi, ale może nasze głosy będą potrzebne. No i dokładnie tak się stało. To, co się zaczęło dziać z teczkami było dla nas darem zesłanym z nieba. Więc to jest coś, co, w co rzeczywiście wierzę, jakby Millerowi, że, że tak było. Tak? Że, to, że, że to nie jest jakieś takie kłamstwo wy, wy, wy wypowiedziane po latach, byleby tylko uderzyć w obóz Solidarnościowy. No, tylko faktycznie mhm. no, to też e, to, że to jest pokazują wydarzenia z kolejnych lat, zwłaszcza z 93 roku, kiedy, kiedy SLD wygrało wybory i w 95 roku, kiedy SLD wzięło urząd prezydenta, tak, więc jakby w zasadzie, no, 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 no tak, no, 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 panie Macierewicz, no, wydobyłeś, pan, z szafy te, te, te straszliwe upiory, przed którymi tak, 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 tak chciałeś bronić, prawda, trzecią rurkę. <laughs> no tak, tak, tak. No, tak swoją drogą to, to wszystko, mówię o tej nocy z 4 na 5, na mówię o odwołaniu rządu olszewskiego, jeszcze jeszcze Waldemar Pawlak nie został wówczas nominowany na to stanowisko premiera, a raczej nie zostało to uchwalone poprzez Sejm, że to tak naprawdę taka bomba, z znowu metafora tutaj wybuchowa, bomba z opóźnionym zapłonem, no bo mhm. oczywiście po tym wszystkim dwie strony rozgrywały to wzajemnie i później w komentarzach tego typu rzeczy też się pojawiały. Mianowicie mowa była o tym, że. Postawiono wówczas nocą w stan gotowości nadwiślańskiej jednostki MSW. Tutaj mówimy o, o jednostce militarnej, mm -hmm. że postawiono ją w stan podwyższonej gotowości bojowej, co dla tej strony powiedzmy nierządowej, mówię ogólnie, ale to przede wszystkim prezydenckiej, miało być dowodem na to, że ma tutaj dojść do jakiegoś takiego zamachu stanu, po prostu do jakiegoś wojskowego przewrotu. Tłumaczenia tej strony powiedzmy, że rządowej. Jednak opierały się na tym, że spodziewano się tamtej nocy, czy tam chwilę później, jakichś takich masowych protestów związanych z tym, co się dzieje, bo to rzeczywiście, jakby te, cała sprawa związana z ujawnianiem nazwisk, to gdzieś jednak podaje wątpliwość demokratyczny ład i w ogóle, jakby państwowość jako taką, i generalnie jest ciężko. Strona rządowa mówiła też o tym, że, że prezydent chciał utworzyć Gwardię Narodową, co z kolei miało być sygnałem, że może dojść do użycia siły w razie czego, jeżeli, jeżeli dojdzie do Eskalacji tego konfliktu, jeżeli wdrapiamy się na szczyt tej drabiny eskalacyjnej. Mhm. E, więc to wszystko się tam mieliło, ale tak naprawdę a propos tego opóźnionego zapłonu, to nie jest oczywiście tak, że nikogo to, e, ale do żadnych masowych protestów nie doszło. Oczywiście dojdzie do protestów ulicznych, gdy, gdy ukaże się wspomina na tutaj książka Lewy Czerwcowy, ale to do tego momentu jeszcze, jeszcze minie chwila. E, to, co się działo później, jeżeli chodzi o wyniki wyborcze Jana Olszewskiego, no też pokazywały, że no, no on nie wygrał tej całej potyczki. Natomiast to, co się wówczas z tego całego zamieszania wyłoniło, czyli z jednej strony jakaś taka opowieść o byłych solidarnościowcach, którzy tak naprawdę są komuchami, opowieść o... Prawdziwych komuchach obok to osobna grupa społeczna i opowieść o szlachetnych solidarnościowcach. To jest coś, co jakby do dzisiaj jest rozgrywane w takim sensie też wyborczym, co, co mm -hmm. bardzo dobrze działa, bo jest to dosyć. Prosta i czytelna narracja, i jakby to, to, to co się dzieje na, na poziomie rządowym od no, dwóch kadencji, no też jest poniekąd wynikiem cały czas żywotności tej opowieści. Więc wówczas tak naprawdę nie wydarzyło się aż tak wiele, moglibyśmy powiedzieć, na poziomie jakichś takich incydentów, ale skutki tego, co się wówczas stało. Są naprawdę długofalowe. Tak, zresztą ilustracja no, w Polsce była trochę takim takim skapującym, prawda, znaczy kropelkami skapującym ze słoika po prostu na różne mniej lub bardziej mhm. przypadkowe osoby. Oczywiście w kolejnych latach okazywało się o pewnych postaciach, że tam współpracowały albo nie współpracowały, ale no, bardzo często było to wykorzystywane jako taki, takie brudy polityczne z przeszłości, co do których którymi można było atakować tak naprawdę tylko i wyłącznie osoby z partii nieposkomunistycznych, no bo też Leszek Miller chyba w jakimś innym wywiadzie mówił, że ich elektorat i oni mieli to gdzieś. Tak? W sensie, no bo jakby, w sensie oni, czyli politycy SLD mieli, mieli gdzieś to, że, 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 że ktoś tam będzie miał jakąś tam teczkę, dlatego, że po prostu oni byli w partii i oni działali dla dobra systemu, więc jakby whatever, tak? W sensie ich elektoratu mm -hmm. to, to zupełnie nie obchodziło, tak? I, i, i ten, ten chaos w obozie solidarnościowym, no, był, był bardzo na rękę postkomunistom, więc... więc to w zasadzie bardzo ułatwiło, bardzo ułatwiło im, im, im działanie. No i co? No jesteśmy w, ciągu tego czwarte, w nocy z 4 na 5 czerwca. W trakcie, w trakcie tam głosowania sejmowego dotyczącego wotum nieufności pada bardzo dużo grubych słów, prawda, z, z mównic sejmowej. Na przykład, nie wiem, wychodzi, wychodzi wtedy na, na, na mównicę świto i tam krzyczy, że agentem jest sam Wałęsa. Prezydent wtedy tam się śmiał i bił brawo. To generalnie wszystko pozwoliło, pomogło wytworzyć taką atmosferę nagonki wobec Oczeskiego i to pomogło w budowaniu mitu nocnej zmiany. Olszewski tam właśnie wygłosił wtedy takie przemówienie, o którym ty wspomniałeś na początku, w którym, w którym zapytał, czyja ma być Polska e, e, i tak dalej. I co? No i przegłosowano wotum nieufności. Rząd Olszewskiego upadł. Premierem na kilkadziesiąt dni został, został Waldemar Pawlak, czyli jak, jak wspomniałeś wówczas, no polityczny sztab, tak naprawdę, no bo jakby co? co mhm. Młody chłopak, gdy nie chcę mówić, że tam ten chłopak 30%, letni mężczyźnie, no ale Powiedzmy, jeśli mówimy o premierze, premierze 40-milionowego kraju, no to młody chłopak, tak? Gość, który, który absolutnie nie był przygotowany do tego, co tam, co, co go czekało, ale to jest opowieść na zupełnie inny, inny czas. Nie sądzę, żeby inny odcinek. Znaczy, nie wiem, Mateusz, czy nagramy kiedyś podcastek z Owaldemarza Pawlaki. <śm> mo mo możliwe, <śm> że aż tak mocno tutaj nie pociągniemy tego tak. tematu. <śm> Mija czas jakiś <śm> i e, 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 dziennikarze e, Jacek Kurski oraz, e, oraz Piotr Semk Postanawiał wydać książkę lewy czerwcowy. Książkę tak naprawdę cieniutką, w sensie się w ogóle, jak, jak, jak miałem ją w rękach, to zaskoczyłem się, jak, jak, jak bardzo cienka jest to pozycja. E, nie wiem, tam jest 200 ileś stron e, i znajduje się w niej pięć wywiadów, mm -hmm. z których najważniejsze są te z Jarosławem Kaczyńskim, e, z, z Janem Parysem i z Antonim e, Macierewiczem i tam jeszcze z Zgrapiński. Ktoś tam jeszcze. E, i te wywiady pokazują oczywiście tylko jedną, jedną stronę tej historii. One są momentami nawet, nawet, nawet interesujące. Interesujące też w kontekście tego, że Kurski i Semka w swoim czasie w ogóle byli absolutnymi też zwolennikami wrzucenia wałęsy na fotel prezydenta. Jest takie wspaniałe zdjęcie. Być może wrzucimy je na, na fanpage w, w, w zbliżającym się tygodniu. Mhm gdzie obaj panowie stoją z takim transparentem Wałęsa, tak. I to było dwa, nie, to było trzy lata, zdjęcie wykonane trzy lata przed tym, jak, jak, jak zrobili książkę Lewy Czerwcowy, która była e, największym chyba takim, takim powiedzmy, książkowym do, 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 w tamtym momencie uderzeniem w, w Lecha Wałęsa, tak. Więc to też pokazuje, jak bardzo e, historia potrafi sobie robić jaja z ludzi i, e, i, i jak bardzo... Mm, Czasami być może nie, 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 nie warto się zbyt mocno angażować, bo, 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 bo chwilę później będziesz musiał walczyć z tym, co sam, sam zrobiłeś, nie? Więc no, jest, to, jest to bardzo zabawne, uważam. No Tak, tak. Zresztą oni tutaj poniekąd się tłumaczą z tego w posłowiu książki tak. i nie udają, że nigdy nie byli zwolennikami Lecha Wałęsy, bo to posłowie zaczyna się od słów. Ta książka to rodzaj osobistego pożegnania z mitem Lecha Wałęsy. Jego program zerwania z komunizmem i dokończenia polskiej rewolucji głoszonej w kampanii prezydenckiej dawał nadzieję na zbudowanie i tak dalej. I potem jest mowa o tych e, nadziejach e, utraconych, więc, no tak, no, no, to pęknięcie, które doskonale dzisiaj znamy, tak naprawdę. No, i oczywiście wspomniałeś o tym, że, że ta narracja jest tutaj prowadzona jednak z jednej perspektywy, jest zdominowana przez jedno ze stronnictw, ale to nawet jeśli mamy tutaj do czynienia z, no, jednak z, no, z umiarkowanym pluralizmem, jeżeli chodzi o cały, cały komentarz, to to na, nawet tutaj wybija się na plan pierwszy, ile, ile jest w tym wszystkim gierek. I mhm. tak naprawdę my oczywiście jesteśmy bogaci o, o, o lata rozmaitych publikacji, sytuacja medialna jest. No, absolutnie odmienna od tej, która, która panowała w 92 czy w 93, więc, więc się możemy mądrzeć, ale dla niektórych, mimo prowadzenia narracji z jednej perspektywy, mogło to być takie otrzeźwienie na zasadzie, że o, czyli to nie, to nie do końca o ideę idzie. To, to naprawdę jest tutaj, naprawdę jest w tym wszystkim tyle szachów, tyle jakichś takich, no nie wiem. Yy, ciekawie tu ujął Kazik, no właśnie, który poglądy ma takie, jakie ma, ale w kontekście. Tej sławetnej narady, to mówił o tym, teraz cytuję z pamięci, że Goście, jakby o przyszłości państwa rozmawiają, tak jakby rozkminiali, kto ma zapłacić za pizzę, nie? I, mm, tak. i to, to, to trochę jest klucz tego wszystkiego. Ta, ta książka wywołała duże kontrowersje i jakieś antywałęsowskie protesty, i palenie kukły. To wszystko się działo na polskich ulicach. Zresztą jest zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego w, te, w takich właśnie, a nie innych okolicznościach, no ale to, 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 to rzeczywiście mogła być jakaś taka deziluzja. Tym bardziej, że wówczas nakład tego typu książki mógł być na prawdę dosyć poważne. Tak zresztą tutaj trzeba powiedzieć, że być może niezgodnie z pierwotnymi intencjami autorów książki z tych wywiadów Wynikają rzeczy, które są niespecjalnie, w niespecjalnie pozytywnym, z pozytywnym świetle pokazują uczestników dramatu, również tych, którym Prawda? Kurski mm -hmm. i, i Semko ewidentnie kibicują. Na przykład, to jest moja ulubiona historia to jest ta, ta, ta anegdota z wywiadu z Kaczyńskim o Kapciowym. To jest, to, to jest anegdota dotycząca Mieczysława Wachowskiego, który był szefem gabinetu prezydenta w latach 95, czyli właśnie prezydenta Wałęsy to jest pytanie o, o, o to um, kiedy pan spotyka po raz pierwszy Wachowskiego e, 16 grudnia w hotelu przy ulicy Klonowej, gdy Wałęsa proponuje mi e, premiera i 28 grudnia gdy, już w Belwederze, gdy godzę się objąć kancelarię, Wałęsa nie wiem dlaczego wspomniał, że mietka wysłałem po kapcie, chwilę później zjawia się mietek, klęka, zdejmuje Wałęsie buta nakłada mu kapcia, Wałęsa przytupuje czy dobrze leży, leży dobrze, Wachowski powtarza więc zabieg z drugą nogą, Wałęsa rozważa o wyższości kapci nad butami i tutaj dopytują się panowie Wałęsa. Wachowski kręczy i nakłada kapcie. To mnie na jakiś czas zorientowało. Uważałem, że facet ma status kapciowego. Szybko zorientowałem się jednak, że kapciowy, kapciowym, ma wpływy, wpływami. No i to jest taka dużo, e, prawda, e, takich sugestii dotyczących tego, że, że, że Wachowski e, no, jest e, gościem silnie umocowanym, powiedzmy, w poprzednim systemie i, i generalnie podejrzanym. Ale, ale takich anegdot właśnie, ty, ty, typu właśnie ta, czy, czy anegdot dotyczących. E, jakiś kłótni pomiędzy Lechem Wałęsą i Jarosławem Kaczyńskim, czy Lechem Wałęsą i Lechem Kaczyńskim e, i tak dalej, jest strasznie dużo i tutaj, i w wywiadach torańskich z Kaczyńskim, zresztą świetnych, w e, wywiadach z lat 90-94, co pokazuje, jak bardzo to stronnictwo solidarnościowe było małostkowe i takie e, patrzące w zasadzie głównie na czubek, na czubek własnego nosa e, i jak bardzo oni byli mm, no, skłonni do tego, żeby bardzo mocno przesadzać w kwestii, nie wiem, w kwestii prowadzenia jakichś bezlitosnych walk politycznych, tak? Jakby ogromna część po prostu polskiej polityki to są mężczyźni, którzy przepychają się między sobą i którzy próbują koniecznie udowodnić na oczach wszystkich, kto ma większe jajca i kto jest bardziej bohaterem mm -hmm. i kto jest bardziej szlachetny i tak dalej, i tak dalej. No i to jest jakaś tam tragedia tego i, i, i dla nas wszystkich i, i tego obozu solidarnościowego, który, który kompletnie się rozleciał i i którego postrzywać się nie udało, mimo jakichś tam prób, które były podejmowane później. Jest to w ogóle obrzucanie się wzajemnym głównem, tylko czasami to główno jest po prostu zawinięte w papier, bo skoro wspomniałeś o tych kapciach sławetnych, no to Wachowski się do tego odnosił w RMF-ie i mówił mm -hmm. o tym, że nie, no to, to po prostu no jakby przyniósł te kapcie tak. na zasadzie jakiejś takiej nie wiem, jakiejś koleżeńskiej przysługi, a tak naprawdę to w tamtym momencie Jarosław Kaczyński klęczał przy Lechu Wałęsie, bo on bardzo chciał wówczas zostać premierem. Pamiętajmy, że przed wyborami w 1991 przy Kaczyński, no, był w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, to nie jest tak, że, że oni nigdy wcześniej nie pracowali, to, to jest jasne. Mhm. I na pewno powiedział to z zawiści, no bo Wachowski się cieszył względami Wałęsy od wielu, wielu lat już wówczas, nie? Więc jest to, jest to absolutnie wszystko małostkowe mhm. i ohydne. W tej samej książce, w lewym czerwcowym, w wywiadzie z Macierewiczem z kolei, Pada pytanie wprost. Czy spodziewał się pan uchwały lustracyjnej z 28 maja? I Macierewicz odpowiada: Zupełnie się jej nie spodziewałem. Tego nie było nawet w ramach porządku dziennego. Korwin Mikke wyskoczył zaraz po przerwie oddzielającej uroczystą sesję z udziałem prezydentów Hercoga i Wałęsy od normalnej pracy plenarnej Sejmu. No, jakby tak, tylko że jakby obok tego wszystkiego masz wspomniany wywiad Torańskiej z Kaczyńskim, Jarosławem, który mówi o tym, że no, tak, no, Macierewicz miesiąc wcześniej mi powiedział, że nie, no, lecimy tutaj na grubo z tym, nie, bo po prostu. Ten rząd upadnie, także niesamowite to wszystko jest jak nawet jakichś takich no niewielkich odległościach czasowych bym powiedział. Ludzie teoretycznie, gdzieś tu tam politycznie spowinowaceni, mówią rzeczy, które wzajemnie się wykluczają, i, i taka jest cała ta sprawa. Nie? Tutaj jest bardzo dużo. Z takich niejasnych poszlak i, i bardzo dużo y, wypowiedzi, które się wzajemnie wzajemnie znoszą. Tak. Y, to co? To przechodzimy może do, do tego słynnego filmu Nocna Zmiana. Świetny film. Świetny, świetny bardzo film. Dobry. Który Płakałem. można by było określić jako jako. Mm, Trochę adaptację książki, a trochę nie tak naprawdę, no bo, mhm. no bo książka to jest jednak zbiór pięciu wywiadów, w których bardzo mocno są obecne postaci dziennikarzy Kurskiego i Semki. Film został stworzony już, tam Semka nie miał nic z nim wspólnego. Został za to, za to stworzony przez Jaska Kurskiego i Michała Balcerzaka, który był producentem później między innymi kariery Nikosiadyzmy. W 2009 roku realizował dla PiSu kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego i, i został zatrzymany przy, w trakcie tworzenia tej kampanii. Kurski potem twierdził, że to jest prowokacja Platformy Obywatelskiej. Ale też swoją drogą ciekawe jest to, że w rozmowie z Konradem Piaseckim dla Rmfm Kurski miał stwierdzić, że, że, że balcerzak nie jest autorem Nocnej Zmiany, tylko był asystentem. No nie? Niemniej w napisach początkowych są takimi dużymi literkami Jacek Kulski i małymi Michał Balcerzak. No i cóż to jest za film? No to jest z jednej strony czasem się mówi, że, że, że kino nie jest w stanie mieć wpływu na, mieć wpływu na, na, na takie, takiego realnego na rzeczywistość i w ogóle sztuka nie, nie, nie jest w stanie do końca. A tu się okazuje, że jakby niezależnie od tego, czego byśmy o tym filmie nie mówili, no to to jest dość wpływowy tekst kultury, tak? W sensie to jest tekst kultury, który pozwolił uwierzyć, y Dziesiątkom tysięcy, setkom tysięcy, być może, być może milionom Polaków, bo, bo, bo miliony Polaków zobaczyło go podczas pierwszej emisji w roku 1994 albo piątym, już nie pamiętam. 1995, bo został on puszczony wtedy w godzinach najwyższej oglądalności. Swoją drogą to były już czasy, kiedy rządziło, rządziło SLD, więc tak można sobie porównać, że jak są takie osoby, które starają się sugerować, że o, to co to dzisiaj z TVP zawsze było, niezależnie od tego, kto był tam przy władzy, to nie, no to, to jest nieprawda, tak? W sensie mm -hmm. w 1995 roku jeszcze yy, yy, prawda, prezesura była yy, prezesurą związaną z yy, jakąś tam z Solidarnością i yy, yy. I, i, I prezesem był Wiesław Walędziak wówczas, zakolegowany z tym, z, i z Kurskim, i, i z Semką i tak dalej. Więc to jest nie do końca prawda. No to, to jest film, który pozwolił przekonać wielu prawda, rodaków naszych do tego, co tam się wtedy rzeczywiście wydarzyło. I to jest film, który próbuje to robić za pomocą bardzo no tyleż sugestywnych niekiedy coś niemiężnych metod jest jakby taki bardzo sensacjonalistyczny, w sensie wie że jakby jest taki e, muzyka, która po prostu sprawia, że, że masz dreszcze, że o Jezus Maria, tu się jakiś, jakiś Oliver Stone tutaj jest po prostu, jakiś tu JFK i to jest nic, nie? Jakby wstydziło Matko Boska. Co, co tu się wydarzyło? No próbują nas wszystkich wyruchać ci politycy, nie? E, a tak naprawdę to dotyczy, no, no właśnie tej nocy 4 na 5 czerwca, która... Em, tam, tam, tam jakby specjalnego spisku jakby jak, jak, jak wiemy dzisiaj nie było. Zdarzyło się coś bardzo takiego prozaicznego politycznie. Po prostu rząd został zdmuchnięty, został zrzucony z fotela. No ale tutaj panowie próbują przekonać widza, że no Kurde, no uważaj, na tych ludzi tutaj, zobacz, co oni robili przy tym stole. No w ogóle, Jezu, co się dzieje? <laughs> no tak, no, na, na pewnym poziomie jest to, jest to film propagandowy. no W takim znaczeniu, że prezentuje w bardzo jakiś taki intensywny, no też właśnie może nieco siermiężny, łopatologiczny sposób perspektywę jednej strony. Tak, rzeczywiście mamy tam przez niemalże. <laughs> Cały czas te smyki rozwibrowane w tle, boże, jakie, jakie to jest napięcie. Oczywiście to, co się wówczas wydarzyło, było istotne i mówiliśmy o tym, że ma swoje konsekwencje cały czas, ale no tam nie będzie jakiś wystrzał w Momentami ta muzyka jest swoją drogą troszkę westernowa. To tak, mm -hmm. to tak na marginesie, więc. Ale zaczyna się oczywiście fantastycznie. No Jest to coś w ogóle robionego bardzo z tezą, nie ma co ukrywać. To mm -hmm. też nie jest tak, że ten film jakoś strasznie maskuje to, że jest jednostronny, bo Zaczyna się od tutaj zachwytów postaci, które no właśnie były związane z tym Towarzystwem Porozumienie Centrum ZHN-owskim i tak dalej, bo przecież mamy w tym filmie Kaczyńskiego, Glapińskiego, Parysa Macierewicza tak. oczywiście. I oni wszyscy na początku, jest cholernie nudne tak swoją drogą, oni wszyscy mówią o tym przez kilka <grym> minut, jaki ten film jest ważny, jak, jak dobrze, że on powstał. No i mówią o tym też, że właściwie jest to ekranizacja książki lewy czerwcowy, co można tam różnie interpretować, ale otwiera to wszystko laurka, która mówi widzowi, że to, co zobaczysz będzie ważne i wartościowe i to jest coś, co jest zrobionego w służbie, służbie tej ojczyzny, więc no tak, no siermięga, siermięga to jest okropna. To też jakby oni mówią, mało tego, że tam oni chwalą ten film i Kurskiego i, i Semkę i, i, i w ogóle wszystkich związanych z tą całą akcją, to oni też chwalą bardzo w ogóle siebie i jakby mówią o sobie, że są w ogóle zajebiści, tak? Mm -hmm. I Jan Parys w pewnym momencie w ogóle rzuca, że, że, że w zasadzie to, 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 to był prorokiem, tak? W sensie, że był super tak, filmikiem, tak, bo wszystko, co mówił się sprawdziło w ogóle później, tak? Niesamowite to jest w ogóle, co, co, co się wydarzyło, jest to niesamowite jak tylkoś, typie, no patrz na mnie, nie? <laughs> więc, więc tak, tam się dzieją takie rzeczy. E... No i jakby trzeba powiedzieć, że, że, że no to jest mniej, tak no mniej więcej tak, jak, jak siermiężna jest TVP obecnie, jeśli chodzi o, o mówienie o wydarzeniach politycznych, tak, mm -hmm. jakby um, no to się dokładnie wydarzyło, w sensie jakby w 94 roku już wiedzieliśmy, jakim propagandystą potrafi być Jacek Kurski e, i, i co się może wydarzyć, jeśli dasz mu tak potężne narzędzie, jakim jest Telewizja Polska, no i to wydarzyło się mniej więcej to, tak, w sensie, no, no, no tak, no masz nocą zmianę, tylko, tylko, tylko le leci 24 na dobę, tak, przez 7 dni w tygodniu, e, Um... film rzeczywiście robi wrażenie, jeśli, jeśli jest jedynym dostępnym źródłem dla ciebie na temat tych wydarzeń, mm -hmm. tak? Jeśli przeczytasz literalnie cokolwiek na temat tych wydarzeń innego, no to już przestaje robić wrażenie. I tutaj nie mówię nawet o, o tym, że, że, że nie, nie chcę się powoływać, nie wiem, na, na dziennikarzy związanych z Agorą, czy tam jakichś bliskich tam, nie wiem, Lechowi Wałęsie, czy coś. Nie, no właściwie zaczęła się Antoniego Dudka, no Antoni Dudku nie da się powiedzieć o panu profesorze, że jest w ogóle, nie wiem, lewakiem, tak? czy, 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 czy czy jest jakimś tam zaciekłym wrogiem polskich, nie wiem, PiSu, tak? No, Antoni Dudek jest konserwatystą z całą pewnością i, i, i on sam no, trochę się w swoich książkach w ogóle nabija z tego mitu nocnej zmiany, tak? Mm -hmm. czy można się też powołać na Ziemkiewicza, który, który no, no, no jakby on jest jakby du, du, dużo łaskawszy, powiedzmy, dla postaci Jana Olszewskiego niż profesor Antoni Dudek, czy, czy niż Robert Krasowski, ale, ale, ale wciąż mówi, że to jest jednak mit i że, i że dużą winę za to, co się wydarzyło w związku z upadkiem prawda, tego rządu, no, ponosi sam Jan Olszewski, który po prostu stwierdził, że, że zabetonuje się i absolutnie nie będzie współpracował z nikim, kto, kto mu się nie podoba z twarzy i, i, i nara, nie? Więc, więc no i, i jeśli ktoś wierzy w wersję wydarzeń ukazaną w Nocnej Zmianie, to to jest trochę taka siara, jakby, jakby, jakby miał powiedzieć, że, że, że absolutnie Absolutnie wierzę we wszystko, co jest mówione w, 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 w wiadomościach TWP w roku 2022. Tak. No, nie? no sorry, to jest ten sam koleś, nie? to jest ten sam typ, tylko że obłożył się podobnymi sobie i obstawił się podobnymi sobie, i teraz pierdoli te same głupoty, tylko cały czas. No tak, no jest to ta sama postać i, i, i jest to podobna wrażliwość, taka dziennikarsko-filmowa. Mm. Swoją drogą, to podejście do źródeł, tutaj do materiałów archiwalnych, powiedzmy, jest bardzo wybiórcze, bo jest ukazana rozmowa Rokity i Niesiołowskiego. No i Rokita krytykuje uchwałę i, i cały ten wątek, a Niesiołowski mówi o tym, że nie, bardzo dobrze, właśnie to jest, to jest w ogóle chwała i zaszczyt, że, że coś takiego zostało przegłosowane w Sejmie. Przy czym Niesiołowski nie wiedział jeszcze wtedy, że Chrzanowski z jego formacji mm. jest na tej liście i kiedy się dowiedział, no to już absolutnie krytykował cały styl tutaj prowadzenia tego wszystkiego i że to w ogóle hańba, to to jest kwestia tam kilku dni tak naprawdę. Mm. I w momencie kręcenia nocnej zmiany oczywiście, no było już od jakiegoś czasu wiadomo, jakie stanowisko później zajął Niesiołowski, ale tego się już nie dowiemy, tak, dowiemy tak. się tylko, że Niesiołowski mówi za, zaszczyt, absolutnie, chwała, nie? Niech żyje, niech żyje wolna Polska. Niezam, no to jest niesamowite. No. Niesiołowski zresztą wielokrotnie lubił używać później jakichś takich określeń typu, że, że, że coś się zaszczytem albo uchwałą. Pamiętam, że jak była inba związana z aktą, nie czy pamiętasz, jak, jak, jak po prostu dzieciaki wychodziły na ulicę, tak. ogóle, tam, cenzura internetu, to Niesiołowski wtedy wiedząc, że, że, że jego partia jest, jest za przegłosowaniem akty, stwierdził, że, że, że to jest najlepsza ustawa, najlepsza ustawa, najwybitniejsza, Aha. nie? Po czym dzień później Donald Tusk wycofał. Tak, tak, tak. I, tak, <laughs> tak. i Niesiołowski został został z tym wszystkim. E, tak, no jest dużo te, takich e, e, teorii spiskowych w, 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 oczywiście w nocy Zmianie. Jest mowa o niszczeniu akt b. Oczywiście akt b były niszczone i jakby nie ma co do tego raczej wątpliwości. E, Mówi o tym między innymi Pasikowski w filmie Psy, tam odnosimy <laughs> się do naszego to odcinka. To, to, jest to, jest <śmiech> dokument, <śmiech> to jest dokument. jest tak. tak, dokument, tak. zapraszamy, zapraszamy. Tak. <laughs> e, natomiast e, no, no nie wiem, no właśnie jest, pokazane jest to spotkanie ten, ten, ten Narada na Narodowej i oczywiście, znaczy tak mi się wydaje, przynajmniej to oczywiście, no, wydaje mi się, że jest zmontowana w taki sposób, żeby, żeby zupełnie wprost powiedzieć, co tam się działo i w ogóle, że generalnie sprzedali Polskę przy stole i patrzcie, co tu się dzieje, nie? I, I jest pokazane Macierewicz jako um, jako, 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 ten, który miał rację i zresztą w napisach końcowych do, do filmu e, no tam jest napisane, że no pomylił się co do trzech nazwisk, ale generalnie spoko. wszystko spoko się odbyło poza tym, nie? Mhm. Więc, e, więc tak. No, no, i co? No i też to jest ciekawe, e, ten, 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 film miał bardzo duży, duży, duży wpływ nie tylko na, e, na, na politykę, ale również na popkulturę. Tutaj właśnie wspomnieliśmy parokrotnie o kultu Panie Wadku, czyli Lewy Czerwcowy. E, Swoją drogą jestem ciekaw, czy... Aktualni słuchacze kultu, powiedzmy tacy w wieku obecnie studenckim, którzy na pewno coś tam są i, i ten zespół będzie miał um, jakieś takie. będzie miał audytorium jeszcze w tym wieku. E, jeszcze, jeszcze długo. Ciekawe, czy oni sobie w ogóle zdają sprawę z tego, o czym jest ten numer, czy nie, no bo to było mnie. Było jeden z największych takich radiowych hitów, mm -hmm, kultu, nie? I jestem ciekaw, czy oni w ogóle ogarniają, bo to jest jakaś. jakby de facto to jest z dzisiejszej perspektywy. Oczywiście to był duży kryzys polityczny, ale tak naprawdę dzisiaj to jest, Można powiedzieć, że to była strasznie stara historia w ogóle o, o czymś tam. Nie wiadomo o czym i w ogóle o Jezus Maria, czy, czym my się w ogóle zajmujemy. nie? E, więc tak, ta, to jest jakby pułapka nagrywania piosenek e, a, a, aktualnych politycznie, tak? No bo e, e, po prostu 20 lat później one z reguły są e, bardzo, bardzo nieczytelne. Zwłaszcza, jeśli dotyczą konkretnych nazwisk. Co ciekawe, Kazik w ogóle nie jest, jak się jak dzisiaj próbuje odczytywać wielu prawicowców jakimś tam, nie wiem, czy, czy, czy wielkim miłośnikiem tego filmu, czy, 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 czy te, które, które są w nim zawarte. I o, on raczej. Jak opowiadał się o tej piosence w Białej Księdze Wiesława Weissa, to jest taka książka, która tam, w której analizuje się wszystkie piosenki kultu, które, które powstały do tam któregoś momentu. To on mówi, że. Że jemu najbardziej przeszkadzał właśnie styl tego wszystkiego. Że to było takie, takie żenujące, że, 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 tak jak tam mówiłeś wcześniej, tak, że to są tacy, tacy te, te koledzy, którzy przyszli i, i, i się kłócą, kto ma, kto ma zapłacić za pizzę, która właśnie przyszła. To, to jest bardziej piosenka o stylu uprawiania polityki, a nie, a nie o tym, że Olszewski został tam jakoś tam potwornie skrzywdzony tak, i, tak, tak. i straszna rzecz się wydarzyła. Nie? Tak, no, i oczywiście ten numer jest utrzymany w takim satyrycznym tonie. To, oczywiście, miejscami jest, jest cholernie zabawny moim zdaniem, i to mm -hmm. nie jest jakieś takie szczególnie gorzkie, natomiast jak, jak sam wspomniałeś, Kazik mówił o, o realnym wkłowie, no i to jest ciekawe, no bo wówczas był, no, nie młodziakiem, no, nie nastolatkiem i troszeczkę to brzmi jak... Idealizm, a trochę jednak jak naiwniactwo, że spodziewał się czegoś innego, ale też rozumiem, że osoby dorosłe, które doświadczyły tak bezpośrednio, świadomie tego przełomu politycznego, może miały jakieś wygórowane oczekiwania związane z tym, co się, co się będzie działo. Jeszcze tylko dodam, że tutaj jest fragment przemówienia Wałęsy w filmie Nocna Zmiana i pada doskonała fraza, że dla Polski nic nie ma. Nic nie, ma, nie, że, nic nie ma nie, że dogada się absolutnie. Wszystkie mówi o tym, że z samym szatanem, ale nie, bo oj, ksiądz mi da popalić, czyli generalnie mm -hmm. wałęsa w pigułce, ale dla Polski nic nie ma nie. I to jest myślę, że bardzo, bardzo ważna sprawa. Tak, to jest też y, powoli chyba będziemy, będziemy kończyli. Mm -hmm. e, ja powiedziałbym, że polecam obejrzeć tą zmianę jako taki, taką ciekawostkę, powiedzmy z, z lat 90. I to jest coś tyleż mocnego, co momentami absolutnie nieprawdziwego i polecam to oglądać i w trakcie seansu polecam dzielić wszystko przez dwa generalnie, tak, co tam, co tam jest mówione i sugerowane mniej lub bardziej wprost. E, na koniec chyba warto tutaj jakby jeszcze bardziej namieszać, jeśli chodzi o, o ocenę tamtych wydarzeń i, i, i e, powiedzieć o tym, co mówił na temat tych wydarzeń sam Olszewski lata później, bo to już jest, tu już w ogóle wchodzimy w, w zupełnie w czwartą gęstość i, mm -hmm. i, 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 i. dziś raczej, raczej nie mamy wątpliwości co do tego, że, że, że Olszewski Tuż po tych wydarzeniach nie był jakąś znaczącą postacią po prostu na scenie politycznej i Polacy mieli troszeczkę większe problemy, prawdę powiedziawszy, na początku lat 90., mm -hmm. niż, niż zajmować się no, po prostu tragedią jakiegoś ostatniego super premiera, patrioty i, i, i tak dalej. Ciekawe jest, ciekawe jest tutaj taki wywiad Olszewskiego udzielony Ryszardowi Rybusowi na potrzeby Książki rzeczpospolitej co zrobiliśmy z naszą wolnością. To jest rok 95. Na uwagę dziennikarza... a a nawet przeprowadzany był w 93., to jest też istotne, tak? Czyli jeszcze, czyli albo w okolicach wydania książki lewy Czerwcowe, albo, albo przed. Na uwagę dziennikarza, że pana rząd identyfikowany jest dzisiaj z koncepcją do komunizacji, Olszewski odpiera, odparł tak. To obraz wytworzony jakby ekspost post, bowiem okoliczności odwołania rządu Wiązały się nie tylko z dekomunizacją, co, co z lustracją. Z pewną jej próbą zgróz kazał na niepowodzenie wskutek nieprecyzyjności uchwały Sejmowej. E, natomiast gdyby prześledzić pracę rządu, to okaże się, że wcale nie poświęcał się on szczególnie problemom dekomunizacji lustracji. E, działania koncentrowały się w zupełnie innych dziedzinach, porządkowania systemu gospodarczego i tak dalej. Natomiast też interesujące jest to, co. On powiedział, w, co napisał w tekście opublikowanym w biuletynie z 2017 roku, to on tam w ogóle zupełnie wprost zasugerował, że Korwina w tamtym, z tamtej sytuacji nakręcił ktoś z frakcji Wałęsowskiej. Na tę akcję ilustracyjną. I, I pisze Olszewski tak. Zgłoszenie projektu uchwały ilustracyjnej wpisywało się w przygotowywany scenariusz obalenia rządu. Nie sądzę, żeby inicjatywa zrodziła się natychmiast w głowie Janusza Korwin-Mikkego nie była z nikim dyskutowana, że nikt nie lansował mu tego pomysłu. Z powstałej sytuacji mieliśmy wyjścia trochę kiepskie, praktycznie nie mieliśmy żadnego. Mogliśmy powiedzieć, nie jesteśmy w stanie zrealizować oznaczonego zadania literalnie i odmówić, lub spróbować, wiedząc, że odbędzie się na to na zupełnie wariackiej zasadzie. Więc to już jest zupełnie w sensie. Jeśli chodzi o liczbę ocen tej, 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 tej sytuacji zawartych w różnych wywiadach, tekstach, esejach, prawda, w wypowiedziach publicznych i tak dalej, to jest ich po prostu multum i, i, i. Natomiast ta liczba ocen też każe sądzić, że. Mm, ta wizja, którą, którą promowały, promowali Kurski z Semką w pierwszej połowie lat 90., no jest nieprawdziwa. Głównie dlatego, że te zadania nie były tak jednoznaczne. Tak? Że jakby rzeczywiście mm, Wałęsa coś tam kiedyś podpisał, ale nie miało to prawdopodobnie. Jakiegoś takiego absolutnie decydującego wpływu na, na, na to, że rząd olszewskiego został obalony. Akcja ilustracyjna była jedną, jednym z powodów, ale, ale, ale nie jedynym. Tak. A jeżeli chodzi o rozmaite źródła i jeżeli chodzi o badaczy, to jednak te rządy olszewskiego są oceniane. No, zwykle zgodnie jako nie, dosyć nieudolne, ślamazarne, jako czas, w którym nie udało się przepchnąć tak naprawdę żadnych istotnych reform, które by wpłynęły na funkcjonowanie państwa. Często mówi się też o tym, że z jednej strony Olszewski był super ideowy, ale z drugiej strony, że był dosyć zazdrosny o władzę i, i też dlatego ewentualne rozmowy dotyczące jakiejś koalicji, która by dała rządowi większość, one po prostu skończyły się fiaskiem. Niezależnie od tego, jak to racjonalnie oceniamy, to dla części polskiej prawicy Jan Olszewski jest absolutnie pomnikową postacią i no i dosyć tutaj wymowny wydaje się fakt, w ogóle jak sam zauważyłeś, to, to była wyjątkowa sytuacja w 2019 roku Olszewski zmarł i to jeszcze nie była wyjątkowa sytuacja, bo to się zdarza mhm. szczególnie mężczyznom, natomiast prezydent Duda ogłosił wówczas dwudniową żałobę narodową, co, co naprawdę się wiąże z, jednak z jakimiś Szczególnymi przypadkami. Tak, część prawicy oczywiście pieje z zachwytu, propsuje to, mówię raczej o, o starszych przedstawicielach tejże, ale w 2018 roku przeprowadzono badania, w których zapytano Polaków o najlepszego ich zdaniem premiera z trzeciej RP. i Olszewski był na dziesiątym miejscu z poparciem 2,1. Mm -hmm. No, i to nie jest zbyt imponujące. Zresztą ta liczba spadała wraz z wiekiem respondentów, więc. Tak, znaczy, powoływanie się na dorobek Olszewskiego jako premiera jest o, o, o tyle niewdzięcznym zadaniem, że, że, że Olszewski po prostu rządził bardzo krótko w rządzie mniejszościowym, więc, więc, więc rzeczywiście miał mało czasu, i jeszcze niekorzystną sytuację, i jeszcze niekorzystną sytuację gospodarczą, i jeszcze transformację ustrzelowia, więc Jezus Maria. To było bardzo trudne zadanie, ale też, no, no właśnie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, no, Olszewski nie chciał żadnej koalicji i też są dwie ciekawe historie. Jedna pochodząca od Jarosława Kaczyńskiego, a druga od samego Olszewskiego, które trochę mówią o tym, jaką postacią Olszewski był i dlaczego być może po prostu zupełnie nie nadawał się na premiera. Ta pierwsza historia, ona pochodzi z, z wywiadu z Teresą Torańską i Kaczyński tutaj mówił o spotkaniach, które miały doprowadzić do koalicji Unii Demokratycznej i IPC i stworzenia takiego jednak rządu większościowego i Kaczyński tak wspominał te spotkania koalicyjne, które były no trochę chyba nie w smak Kolczewskiemu. Bywały momenty, w których panowało milczenie. Najpierw krótkie, kilkuminutowe. Potem jednak doszło do takiego komicznego spotkania, na którym wszyscyśmy siedzieli przy stole i przez kilkanaście minut nikt słowa nie wymówił. Niesamowite. Siedzi gdzieś ludzi przy stole, którzy zebrali się nie na medytację, ale na rozmowy i cisza. Ja jeszcze czegoś takiego w życiu nie widziałem. To jest pierwsza historia e, i, i on ją powtórzył e, chyba w jakimś tam jeszcze innym wywiadzie, że rzeczywiście było tak, że, że, że mm, Olszewski nie chciał tych rozmów, więc po prostu milczał i wszyscy się milczeli tam i mm. tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie potem Bakaczyński pierwszy w ogóle wyszedł, zdecydował, że jednak, że jednak on. On dala. Natomiast druga, <laughs> druga historia już pochodzi od samego Olszewskiego. I to jest już 5 czerwca, godzina 9-15 rano. Żęta Nauczewskiego, tutaj cytuję książkę Antoniego Dudka od Mazowieckiego do Suchockiej. Zebrał się po raz ostatni pod przewodnictwem formalnie już odwołanego premiera. Posiedzenie trwało zaledwie godzinę, bowiem część członków z rządu była posłami i spieszyła się do Sejmu. Premier, dziękując wielokrotnie ministrom za współpracę, stwierdził nie byłem może najlepszym szefem, bo jestem nie, do, nie, nie z przekonań, ale żywiołowo z postawy liberałem. W związku z tym nasze obrady może czasami były zbyt roz Złe, bo ja nie potrafię odpowiednio sprawnie kierować, ale to miało swoje zalety. Jest mnóstwo źródeł, które, które twierdzą zupełnie wprost, że Olszewski był trochę ciapą, trochę, trochę był ślamazarny, że, 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 że był tak nieelastyczny, jak, jak nieelastyczny nie powinien być polityk, i że po prostu się do tego zadania nie nadawał. I, i, i ciekaw jestem, czy zdają sobie sprawę z tego te wszystkie osoby, które na YouTubie pod każdym po prostu materiałem o Janie Olszewskim piszą: Kurde, pan Jan, to to był dopiero najlepszy premier Rzeczpospolitej. Wow, ale to był gościu w ogóle, nie? Bo, tak, tak. No, doszło wtedy do, do poważnego pęknięcia, i myślę, że gdzieś nad tym wąwozem przeskakujemy cały czas. Wiesz co? Kiedyś mój wykładowca, kiedy pisałem na temat beletrystyki polskiej dotyczącej lat 90., ale napisanej później, powiedział mi, że on w sumie nie wie o co chodzi, bo dla niego i dla jego pokolenia to cały czas są lata 90. To było jakieś 6 lat temu, i ja nie do końca. Nie, nie, nie wiedziałem do końca, co ma na myśli, ale generalnie to. To, to o to chodzi. Świat, w którym żyjemy. Mm. E, no to co? No. To może. Do tego, nie, nie? Do dziękujemy bardzo. To, 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 mo, to może Waldek. Dziękujemy bardzo za udział w eksperymencie i, i dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które dosłuchały do tego punktu. Tak, i e... przepraszamy oczywiście. <grym> przepraszamy <grym> oczywiście. E, tak, pozdrawiamy wszystkich akro, aktorów dramatu, którzy, którzy słuchali tego odcinka, zwłaszcza Antoniego Macierewicza, bo wiemy, że Antoni słuchał. Więc... Tak, bo, bo, bo jest jednym z naszych patronów. patronów. Nie, tak. to żart, ale <grym> przechodzę w ten sposób płynnie do podziękowań <grym> dla naszych patronów i matronek. I z was coraz więcej. Jest to wspaniałe my w takim razie będziemy robić coraz więcej, bo czujemy się do tego moralnie zobowiązani wobec was i wobec Polski. <grystanie> tak, dziękujemy <grystanie> też jeszcze raz, ostatni, już obiecujemy za wszystkie głosy, które dostaliśmy w tym takim konkursie Influencers Life Awards, dlatego, że tak się składa, że e, nagrywamy to tuż po tym weekendzie, gdy Mateusz odebrał był statuetkę w kategorii podcast roku e, na tej, e, podczas tej imprezy. To, to, się, to się wydarzyło i to jest dzięki wam. E, I naprawdę dziękuję Jesteśmy wdzięczni i wow, tak, super. Tak. Dziękujemy również kapitule i żyli i Justynie Mazur i wow, i wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Tak, tak, super tak, sprawa. Tak. A, jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, za tydzień, jeżeli słuchacie tego w dzień premiery, za tydzień, czyli 9 czerwca, mamy 50 odcinek, więc robimy jeszcze jednego Q&A, znaczy jeszcze jednego drugiego w naszej krótkiej historii. Także wysyłajcie nam swoje pytania na Facebooku, na Instagramie. Możecie też wysyłać je na maila, jak najbardziej, poczekamy na nie do 8 czerwca do południa, tak? Środa, południe, wtedy zamykamy listę, także będziemy, będziemy wdzięczni, jeżeli macie jakieś pytania do nas, to, to zapraszamy. I to wszystko, pa, 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 pa. Hej! Do usłyszenia! Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.